Wojewódzki Kędzierski. Z dobrymi oponami nie straszne nam najostrzejsze zakręty. Przyczepność zapewnia sklep opon.com. Sponsorem programu jest BYD, producent rodzinnych aut elektrycznych i hybrydowych w technologii DMI. Partnerem podcastu Wojewódzki Kędzierski jest marka Lotto. Miliony kręcą każdego. Minęła godzina 20, witamy was bardzo serdecznie w Onecie, Wojewódzki Kędzierski, to my. Ewa Chobot z Domu Farna, naszym gościem, dzień dobry. Cześć, cześć. Bardzo się cieszymy. Kilka dni temu pojawił się twój singiel, nie znam tego miejsca, gdzie hasasz pod trasą szybkiego ruchu i zdejmujesz zbroję i prezentujesz się bardzo ładnie w sukience. I w komentarzach a propos tego singla w materiałach prasowych pojawia się, że jest to bilans twojego życia, podsumowanie twojego życia. Ciężko jest napisane, tak? Jest tak solidnie napisane. Okay. Właśnie się zastanawiam, czy nie jest za wcześnie na to, żeby cokolwiek tutaj podsumowywać, bo raczej jesteś w kwiecie kariery, a nie jesteś tak jak Kuba przed wejściem powiedział, Lewando starym dziadem, który wybiega na boisko. Ja mówiłem o Cristiano. To widziałeś, co się stało na Narodowym. No. Ewa jest naszym gościem, proszę. No. Witam wszystkich. Tak, to brzmi bardzo ciężko, że to taki bilans, nie? Tak poważnie. Jakby bardziej chodzi o to, że wierzyłam w to, że gadki o tym, że 30 jest jakimś takim ważnym momentem, że coś się pozmienia, to tak... Dobra, tak gadają, ale to nie do końca może być prawda. I że najbardziej pewnie zmieniło mnie to, że jestem mamą i że to już mam za sobą, jakby ten etap tego... Bo tam mąż postawił weto, już trzeciego nie będzie. Nie będzie. W sensie jak mam chłopczyka i dziewczynkę, to myślę, tak jest, teraz tak mam, nie? Że jakby jestem zadowolona, jak jest i nie liczę z niczym innym. Natomiast w każdym razie jednak mając 31 lat odczuwam to, że coś się zmienia w tej głowie i że to jednak nie jest tak, że jak jakoś zaplanowałam swoje życie i widziałam siebie i miałam na siebie pomysł i myślałam, że siebie znam i taka będę całe życie i że jestem taka bardzo zasadnicza, jakby myślę, że po prostu w głowie się dużo zmienia i że to życie jest płynne. Twoja koleżanka powiedziała ci, że po 30 się budzisz i twoje życie zamienia się w taką czarną trasę na stoku, prawda? Tak, a ty jesteś na takich drewnianych starych nartach. Tak. I zapierniczasz w dół i nie możesz się zatrzymać. I masz chopkę przed nosem. Tak. Ale tak jest rzeczywiście, czy to a jest trochę... A nie działa, wiesz. Ale czy to jest trochę przesada? Czy ta zmiana nie jest aż tak drastyczna, tylko to siedzi w naszych głowach? Wiesz co, bardzo bym chciała w ogóle... Jeżdżąc teraz po wywiadach z tą piosenką, bardzo bym chciała być w takiej pozycji mocy, w takim miejscu, że przezwyciężyłam jakiś etap, jestem dzielna i wam teraz popowiadam, jak było mi ciężko i teraz w sumie wiem, jakby co z tym zrobić, co z tym zrobiłam i mogę o tym opowiadać publicznie, bo ten ciężki czas mam za sobą, ale tak nie jest i jestem cały czas właśnie w procesie tego, o czym śpiewam, że nie znam tego miejsca, nie znam tych uczuć, nie wiem, co się dzieje i jakby jestem ciekawa, co życie przyniesie. Ale jak gadaliśmy parę minut temu w garderobie, trochę prywatnie, dlatego nie wszystko powiem, to powiedziałaś, fajnie wyglądasz, bo dawno się nie widzieliśmy, a ja powiedziałem, bo moje życie to jest próba unikania kłopotów albo konieczności. I powiedziałaś, o, to powinnaś posłuchać mojej nowej piosenki. No a ja jej posłuchałem. A dlaczego uważasz, że ja jej powinienem posłuchać? Znaczy, co takiego dojrzały, by nie powiedzieć już stary mężczyzna może w tym utworze znaleźć, co go świeci? Albo świeci mu drogę. O. Podobało mi się to, co powiedziałaś o unikaniu problemów. Że ja trochę tak może... Tobie się nie udało. Nie. No, może masz trochę rację, że ja jednak jestem... Cały czas taka pozytywna, energiczna. Myślę, że takim jestem takim buldozerem, który cały czas idzie do przodu, ciągnie gdzieś tam maszynę tych 18 ludzi, z którymi jeździ na koncert, jakby prowadzi tę firmę, ma te dzieci, daje wszystkim radę. Zawsze jestem taka, że to jest zawsze półpełne, a nie półpuste ta szklanka, nie? Na takiej zasadzie. Ale w pewnym momencie... A wiesz, że to nie chodzi w życiu, żeby było połowę pełne, połowę puste, tylko żeby to było twoje. Żeby to była twoja szklanka. I tego się właśnie uczę. Tego się właśnie uczę i też patrzę na to, że to, co jest moje, może w sobie zawierać też smutek, też gniew. To nie zawsze musi być pozytywne. Ja też mam prawo na to czasami nie być wesoła. Może czasami też fajnie przeżyć te emocje tak naprawdę, zatrzymać się. Wiesz co, ja mam taką tendencję, jestem ekstrowertykiem i ja bardzo lubię być spośród ludźmi. I nigdy nie miałam tendencji mieć potrzeby być sama z sobą. Kiedy już jestem sama z sobą i bardzo rzadko takie sytuacje są, to ja włączam podcast, włączam muzykę, zagłuszam cały czas. Nie potrafię posiedzieć i pomyśleć, tak po prostu być. I uważam, że to jest mega zdrowe, potrzebne, żeby wiedzieć, jak się czujemy,
dokąd chcemy zmierzać, co chcemy robić, tak po prostu na taką rozmowę sam z sobą. Bardzo ważne. Bardzo ja to ważne. Nazywam czasem doganiania siebie. Tak. Żeby twoje myśli dogoniły ciebie. A inspirowałaś się trochę Taylor Swift? Nie. W sensie trochę country, nie? No trochę country no, tam jest. To jest dobre. Nie, trochę country. To trochę jest, bo ja nie lubię country w ogóle. No to ci wyszło. Ale country chyba już zaczęło być mainstreamowe. Pamiętaj, bardzo. Jest takie powiedzenie, człowiek ze wsi może wyjdzie, ale wieś człowieka nigdy. Jecha! Tak, jak się nazywa miejscowość, w której się urodziłaś, przypomnij? Wędrynia, taka wioseczka. Śpiewałaś kiedyś o niej na pierwszej chyba płycie. Tak, tak. Lubiłem ten utwór, bo był taki cudownie naiwny. Tak. Ale Taylor Swift, bo muszą się pojawić duże nazwiska. Wiesz co, nie, ja absolutnie nie chcę się porównywać, ani nie chcę brnąć w country. Po prostu ten utwór ma coś dla mnie takiego, że ja czuję w nim ten smutek, jakąś tęsknotę do bycia z samej sobą. Nie obrażam. Ja myślałem o literackiej stronie Taylor Swift. Okej, okay, czyli nie tej melancholii, tak. O takiej Dobra. Próbie, że moja piosenka jest właściwie opowieścią o świecie. Robiąc piosenkę o sobie, opowiadam trochę o jakiejś części świata. Okej. Okay. Ciekawe podejście. Byłam na jej koncercie w Warszawie. Nie do końca znam się na jej tekstach tak, żeby wszystko mieć gdzieś tam. Bardziej jestem... Nie do końca jestem Swiftie taką bardzo wkręconą. To my też. Kuba. Ja byłem Swiftie, ale mi broka to opadł. Ale to rusło. Ale myślę, że właśnie chyba ma coś w tych tekstach, co ludzi bardzo do niej zbliża. To jest sympatyczne i jak najbardziej... A jak mówisz sympatyczne, to wyczuwam jakiś taki rodzaj pobłażania. Nie. A ja mam wrażenie, że ona opowiada o takiej czasami melancholii dziewczyn bez wieku. No po prostu o jakiejś postawie duchowej ludzi. Tak. Jak pamiętnik. Mam wrażenie, że ona pisze publiczny pamiętnik, do którego może zajrzeć i mężczyzna, i kobieta i znaleźć fragment swoich emocji. To jest złe? Mam duży szacunek do tego. To jest chyba nie fajne, słucham. Nie? Ale skoro pojawiają się duże nazwiska, Farna, Kędzierski, Wojewódzki, no to musi się pojawić Ed Sheeran. O, oh, jest. Czy on jest, bo jest najsłynniejsza teza na temat Sheerana, czy on jest tak normalny, bo jest normalny, czy w tym całym przebranym świecie on tak bardzo chce być normalny, żeby być innym? Ciekawe, myślę, że on naprawdę jest normalny. Tak na mnie działa. Mhm. Ja w to uwierzyłam, nie? Że on miał możliwość się z nim spotkać, pogadać z nim 10 minut przed koncertem, kiedy myślałam, że mnie do niego zabiorą jako jego support, a czekałam przed takim miasteczkiem takich karawanów, tak? Gdzie on jakby... Kamperów. Kamperów, tak. Mm-hmm. Gdzie on jakby spał... Karawanów. Sorry. Bo były targi pogrzebowe w Pradze. Sorry, czasami mi brakuje polskich słów i używam czeskich i to jest śmieszne. Przepraszam, ale szukam słów. Czasami. My na Helu mieszkamy w karawanach. Możecie tam nas ale dokładnie tak jest. No, karawany, kampery. I on tam był z całą swoją rodziną w ogóle. Bardzo wyjątkowo też miał z sobą dzieci, żonę. Wszyscy ludzi? Proszę? Wszyscy ludzi? Tak. Oprócz żony, tak. I wyszli z tego miasteczka, gdzie też pewnie spali między tymi koncertami i mieli taki swój base. I on 100 metrów patrzy na mnie i idzie tak w moim kierunku, nie? Oczywiście obok mnie stała jego menadżerka, żeby on wiedział, do kogo idzie, jakby nie jestem głupia. Tak, ona nie jakby przyjdzie tu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem, jak wyglądam i kim jestem. Natomiast było to bardzo miłe, że jakby podszedł i naprawdę pogadał z 10 minut. Powiedziałam, I like your songs, but I love your catering. Rozumiem, że to docenił. Ja bardzo wierzyłam w to, że nie chcę słyszeć takie, to wiesz, twoja piosenka był mój pierwszy taniec na ślubie, wiesz, więc walnęłam mu takim humorem czeskim. Śmiał się, nie? Bo to jest jak czysty, to jest jak schrabala trochę. Tak, i powiedziałam, zaśmiał się, mówił, że akurat zmienili kucharza, więc cieszy, że jakby zachwala mnie. To było zabawne. A jak na ciebie, jak do ciebie dotarło, bo ja nie znam kulisów, że będziesz występowała obok niego, to jakie to jest uczucie? Bo ty się nagle stałaś w takiej optyce muzycznej, show biznesowej, takim, wybacz, czeskim Lewandowskim. Mocne. Okay, mocne, wiesz, myślę, że jedyne, co nas łączy, to W, wiesz, które mamy podwójne, a nie V, ale w nazwisku. Natomiast myślę, że po prostu do mnie zadzwonili z tym, że chcą mieć lokalny support, bo on bardzo rzadko ma lokalny support. Ma jakby wozi swojego angielskiego support act, gdzie gra Callum Scott. I akurat w Czechach na dwóch koncertach w Radcu powiedzieli, że im pozwolili na lokalny support, że tam przeszłam jakieś tam
testy. To robi management, czy on po prostu dostaje trzy najlepsze i wybierz sobie coś? Ja nie wierzę w to, że robi to on. Wiesz, jakby ja jestem taka w tym bardzo... Ale były jakieś obostrzenia, bo no, mi parę gwiazd opowiadało, że czasami jak grali jako support przed tam Aerosmith czy Guns N' Roses, to grali na połowie nagłośnienia, tak, oczywiście. Połowa sceny, minimalne światła. Czyli mówiąc prost, support musi być upokorzony. Nie, wiesz co, absolutnie tego tak nie odbieram. Jakby to, że gra się na mniej patch. Ja miałam całą scenę do dyspozycji, miałam mniej paczek, na których gra się jakby dla dodajmy dla ignorantów paczki to głośniki. To głośniki, nie tak. Chodzi o to, że byłaś akurat w inpoście i miałaś paczki. Nie, paczkomacie, wiesz. Nie, nie, nie. Miałam tak, że graliśmy na mniejszej po prostu, na mniej głośnika. To jest normalne dla wszystkich supportów, bo nawet nasz dźwiękowiec podczas mojego koncertu tylko zaczyna na mniejszej mają zablokowane chyba tak, jakby dodajesz, żeby bo ucho się przyzwyczaja do tego, jak głośno jakby jest. Mm-hmm. I cały czas jakby podnosi do góry głośność. Więc na końcu gramy na pewno głośniej na początku koncertu, tak? Jest nawet podczas naszej godziny, którą gramy na festiwalach. A jeżeli jest tak podczas koncertu, który trwa 3 godziny z innym supportem i to, że on ma zacząć koncert Ed Sheerana tak, że wiesz, i ciebie po prostu wsadza jakby w trybunę, no to, żeby był taki efekt, to musi być tak, że wiesz, dochodzą subasy, dochodzi jakby to, że przychodzi gwiazda. Jakby no to, tak. To jest totalnie coś, na co ja się nie obrażam, rozumiem to. Zabawną mam tylko story z tym, że on miał wszędzie zakaz plastikowych butelek. Nie można było mieć swoją wodę. Miałeś po prostu jakby swój taki kubek, z którym przychodziłeś i jakby... Przelewali. Dolewali ci po prostu wodę, nie? W takich ogromnych barelach. No i nasza nowa wokalistka wzięła tam tę wodę plastikową po prostu, przypadkowo gdzieś tam pod scenę i akurat on przyszedł ze mną zrobić zdjęcie, że widział, że do mnie dołączyła grupa mojej crew i powiedział, chcecie jeszcze zdjęcie razem wszyscy, bo robiłam tylko z tobą, nie? I ja mówię, tak, to by było mega miłe, więc wrócił do nas, zrobił zdjęcie z moją ekipą i wychodząc na tą scenę, potyka się o tą jedyną plastikową butelkę. Ja po prostu mnie zamroziło. Mówię, dobra, do drugiego dnia już nie gramy, wiesz, po prostu zadzwonią, że... Wy Czesi jakby... zawsze lubiliście sobie komplikować historię. Nie zrozumiesz tego. No. I co się stało? No potknął się, nic nie powiedział i poszedł, wiesz, dalej. Ale muszę ci zadać takie pytanie. No Piotruś zna ten sam świat. Kiedy piosenka Maty pojawiła się na nowej Fifie, to tam jest i Coldplay, i Billie Eilish i tak dalej. I wiem... Nie mogę powiedzieć skąd, że tam się już szykują międzynarodowe kolaboracje, bo ci artyści grają na jednej płycie. Jest już pretekst, żeby zagadać. Czy ty albo twój menadżer nie próbowaliście jednak jakoś zagadać Eda Sheerana, że coś razem? Przecież ty jesteś na Czechy globalną artystką. Nawet na Czechy i Polskę. Dobra mina była. Trzeba to obejrzeć. Wszyscy ze Spotify'a, pójdźcie na YouTube. Która minuta? 14 minuta podcastu. Tak. Ale co, była jakaś rozmowa? Słuchaj, ja byłam taka, że ja nawet nie odważyłam się na to chcieć się z nim spotkać, żeby zrobić zdjęcie. Ja byłam tak wdzięczna, że mogę tam być i śledzić światową produkcję z backstage'u i zjeść ten... Skromna dziewczyna. Zjeść ten jego catering. Poszłaś tam dla żarcia. Nie, po prostu nie spodziewałam się w ogóle, co tam się będzie działo. Natomiast podczas mojej próby mój management otrzymał SMS-a, że on chciałby się ze mną spotkać, powiedzieć hello i zrobić jakby sobie ze mną zdjęcie. Ale jakby to był miły gest, bo to oczywiście, że tego nie chcę. Oczywiście, że tego nie chcę. Jest na tyle empatyczny, że wie, że ja chcę. Nie? Więc jakby był na tyle mądry i empatyczny, że zrobił to, co było bardzo miłe. Więc się spotkaliśmy. Jakby nie chciałam zrobić takiego I am singer, here is my demo. Wiesz, please, jakby, please listen to it. Jakby nie chciałam być w tym miejscu, chciałam bardziej walnąć. Czyli duma i humor. Chciałam humor, tak. Zgasiłaś go humorem. I jakby my gramy w Londynie za tydzień koncert i jego management obiecał, że przyjdzie popatrzeć, bo im ale gracie, on gra jako wasz support wtedy? O to go zapytałam, tak. A słuchaj, bo spotykasz takiego Sheerana i zresztą z twoim doświadczeniem no, spotkałaś na polskiej, na czeskiej scenie wszystkie tuzy, jakie można spotkać. Czy jeszcze z twoim doświadczeniem przed kimś się krępujesz i cię to zawstydza? Ja się strasznie krępuję. Ale ja się też nie krępuję. Karel Gott świętej pamięci podchodzi i ty jesteś skrępowaną młodą dziewczyną. Tak, bo miałam wtedy 12 lat, kiedy się poznaliśmy i to było takie spotkanie, że dzień dobry. On mi potem polecił, Karel Gott mi polecił, pytałam go, co jakby pomaga na to, kiedy nie możesz śpiewać, a musisz śpiewać, nie? Tam na gali, w telewizji. I on mi mówił, wiem, że wtedy nie byłam jeszcze pełnoletnia, ale powiedział, że będziesz pełnoletnia. Jest ciepłe mleko, jest jajko i ciepła becherówka do tego. A ja mówię,
Jezus Maria. I miód chyba jeszcze. Chciał cię otruć. Słuchaj, to było straszne. Kiedy ale to może rozgrzewać struny. Jak byłam pełnoletnia, spróbowałam, powiedziałam rodzicom, no nie wiem, jak Karel go odpowiedział, wiesz, jakby trzeba spróbować. To był pierwszy raz, kiedy zamknęłam się w toalecie przez 2 godziny po wypiciu tego, jakby nie było mnie, skasowało mnie ze świata, wiesz, po prostu. Ale pomogło na nie, głos? Nie, no absolutnie, w ogóle nie wiem, czemu on to powiedział. A ty jesteś bardziej team Wacław Neckarz czy Izzy Korn? Ojej, to jest trudne pytanie, w sensie Korna bardzo szanuję. Dodajmy, że to nie chodzi o zespół Korn, tylko Iziego tak, Korna, tak, tak. Taki czeski Rosiewicz trochę. Okej. Okay. Andrzej Rosiewicz. Okay. Bardzo blisko z Heleną Wondraczką, gdzie współpracowali kiedyś i zresztą on cały czas jest aktywny. Jest aktywny. Teraz jakby on to chyba 116 lat. A Neckarz, uwielbiałam taką bajkę, w której on grał, właśnie z Wondraczkową też, gdzie był królewiczem. Ale to nie jest tak, że ja się na nich wychowałam, że się też wychowałam bardziej na polskiej muzyce niż na czeskiej, więc to jednak jest generacja, to trochę mnie to minęło, nie? Gdzieś tam się spotykaliśmy na imprezach, ale to ostatnie tyle. Pytanie, ostatnie, to ja mam takie długie pytanie, że to po przerwie, dlatego zapytam się o, będę kontynuował ten wątek tych, bo powiedziałeś same dinozaury, ale czy jest taka osoba, że rzeczywiście... Się krępuje. Się i kurczę blade, potem przeżywałeś to 2 dni. Z raperami, tak mam. Ale naszymi? Tak, polskimi, czeskimi. Ja uwielbiam słuchać czeskiego i polskiego rapu. Mam także, jak ćwiczę na siłowni, to po prostu tak w kółko. A potrafisz powiedzieć po czesku jakiś refren czeskiego rapu? Bo ja bym chciał posłuchać, jak to brzmi. Nawet libretto. Nie musisz śpiewać, tylko jestem ciekaw, jak to brzmi. Będę brał cię w aucie po czesku. Nie, chodzi mi o czeskiego artystę, pamiętasz? Jezu, musiałabym to po prostu słyszeć i widzieć ten tekst. Nie jest tak, że potrafię ci to zarecytować bez podkładu po prostu. Ale są mega popularne jakby numery czeskie. Jak widać zresztą na Spotify'u i w ogóle w digitalu, jakby no króluje rap też. A angielski aż tak mnie nie kręci, bo nie do końca rozumiem, jakby musiałabym wiele uwagi temu poświęcić. Niuansików, no. Tak, a polski i czeski jest taki, że ale lubię ty zapytałeś, co peszy Ewę. Ja pamiętam, myślę, że Ewa to potwierdzi. Kiedyś zapytałem Ewę o autorytety, to się tak zadumała, powiedziała rodzice, Pan Bóg i ty. Jezu, tak było? To jest piękna puenta tego wejść. No nie było tak? A prywatnie gadaliśmy, sorry, przerwa! Słuchajcie, zaraz myślę, wracamy. Myślę, że mam coś o papierze, ale ty zamieniłeś za siebie. To blisko, zaraz wracamy. Partnerem podcastu Wojewódzki Kędzierski jest marka Lotto. Miliony kręcą każdego.
Sponsorem programu jest BYD, producent rodzinnych aut elektrycznych i hybrydowych w technologii DMI. Wracamy po przerwie, poniedziałek, proszę Państwa, Wojewódzki Kędzierski. Ewa Farna naszym gościem. Dzień bardzo dobry. Mam trochę dla Was statystyk na początek tego wejścia. 160 milionów razy w ciągu życia myśli statystyczny Polak, moi drodzy. Chodzi o to, że w ciągu dnia myślimy 7 tysięcy razy. Pojawiają się nasze jakieś myśli i statystycznie 70% z nich jest pesymistyczna i samokrytyczna. To jest bardzo ciekawe. A 90% decyzji podejmujemy podświadomie. I chciałem się zapytać, jaka jest pierwsza myśl, która pojawia się w twojej głowie, kiedy się Farna budzi? Co jest na pierwszym miejscu? Wiesz co, nie budzą dzieci, więc to jest takie... Nie, jeszcze nie, wiesz. I odwlekasz, wyłączasz drzemki. Tak, jestem taka, że tak, na pewno naciskam wiele razy. Bo jest jeszcze taki trend TikTokowy, pamiętacie o Cesarstwie Rzymskim. Ile mężczyzna myśli o Cesarstwie Rzymskim, tak, nie? Tak. I pytanie jest, czy ty masz takie swoje Cesarstwo Rzymskie? Takie myśli, które przelatują ci przez głowę i sama się dziwisz, kurczę, pomyślałam o tym po raz kolejny, o krzyżakach na przykład. Aż tak, nie mam takich myśli zupełnie poza kontekstem, wiesz, codziennego życia, jakby... Ale nie masz, czy nie możesz o nich mówić? Nie mam. Nie, żebym tak pomyślała o krzyżakach na przykład. Jakby nie. Nie mam czegoś takiego totalnie poza, ale mam oczywiście myśli, które do mnie wracają. A kiedy chodziłam na terapię jeszcze przedtem, niż urodził się mój syn, to nawet tak, że co tydzień do nich wracałam, wiesz, bo tam gadasz o tym, co naprawdę w ten moment myślisz. I kiedy uczulał mnie na to, że już po raz setny do tego wracam, to może to jest coś, co powinnam się tym zająć. Ale coś dotyczącego dzieciństwa na przykład? Nie, to akurat był zmiana managementu wtedy, kiedy mam 10 lat na scenie i jakoś cały czas nie czułam już tej współpracy. Mówisz o panu Wro? Tak. O panu Wro. I się rozstaliśmy pewnie i było to, myślę, bardzo jakby dobrze, że do tego doszło. Do tego wrócimy, bo ja właściwie nigdy nie słyszałem odpowiedzi na to pytanie, czy on był takim twoim pułkownikiem Parkerem, który cię po prostu eksploatował, czy był wspierającym menadżerem, terapeutą? No, czy byłaś w jego rękach produktem, czy byłaś młodszym przyjacielem, przyjaciółką? Wiesz co, ja mam do niego wielki szacunek, bardzo go... lubię. Miałaś 12 lat, tak? Jak go spotkałaś? 10, tak. No, 11, potem przez rok procedowanie umowy z moim tatą. Mm-hmm. A potem... Tata, widzę, skrupulatny. Tak, tata walczył o to, żeby, wiesz, nie było czegoś takiego, że w wieku 15 lat ktoś mnie będzie zmuszał na podstawie umowy, wiesz, do pokazania wszystkiego w teledysku i tak dalej. No jakby nie chciał w ogóle, żeby takie sytuacje były, żebym była do czegoś zmuszana. I bardzo dobrze, że o to zadbał. Jakby mój pierwszy producent, człowiek, który mnie odkrył gdzieś tam na konkursie w wieku 11 lat, jest bardzo silną osobowością. Mówimy cały czas o panu tak, Wro. Tak, jest megalomanem, czyli widzi rzeczy po prostu, wiesz, duże i jakby myśli... Ale w pozytywnym myśli, sensie. Tak, myśli bardzo, wiesz, to nigdy nie było... To może jest raczej wizjonerem. Dobra, bo słowo megaloman to taki przesadzone, wiesz, jest w tym przypadku. W Czechach to wizjoner. To w Czechach megaloman. Ale to jest takie, że wiesz, udał się pierwszy singiel w Czechach, on powiedział, jesteś Polką, jedziemy do Polski, wiesz, wielki rynek. A ja tak... Ale ja mam 12 lat, wydałam pierwszego singla, w ogóle się cieszę, że to się udało. Nie, Polska, wiesz, jedziemy. I to jest super, że to się jakby dzięki niemu zadziało. Natomiast ja już potem wiesz, czułam, że dzisiaj, w czasach pewnej politycznej poprawności i takiej dużej troski o komfort dziecka, prawdopodobnie byłoby to postrzegane niebezpiecznie albo dwuznacznie, wiesz o tym? Wiesz co, ja trochę jakby to zrozumiem i ja dbam o swoje zdrowie psychiczne, uważam, że to jest ważne, że poruszanie których tematów jest bardzo ważne, ale taka... przesadna korektura humoru i wszystkiego, ja tego nienawidzę. Cieszę się, jakby ja po prostu lubię, że trzeba z czegoś jakby trochę się śmiać, mieć takie mięso w życiu, nie być taki kurde, bo za chwilkę będziemy tak zamknięci, tak że nic nie będziemy się mogli powiedzieć. Chodzi o to, żeby nie traktować pewnych rzeczy literalnie i nie pauporyzować poczucia humoru. O. Tak, jakby wiesz, ja tak lubię, to z Czech mam takie poczucie humoru i taką lekkość w tym, że nie chcę tego stracić, nie chcę nie być odważna w tym, co mówię, bo jakby chcę mówić głośno o niektórych rzeczach. Oczywiście też chyba nie chodzi o to, że umiem zaśmiać się z wszystkiego, albo że lekceważę niektóre tematy. Jakby absolutnie nie, tylko czasami za bardzo już czuję, że te związane ręce, wiesz. Ale wiesz jakby co? Ja myślę, że... Jako najstarszy tu powiem, że czeska literatura typu Haszek, Kundera czy Hrabal nauczyli mi jednej rzeczy. Jednej, której w Polsce uczą albo psychoterapeuci, albo psychologowie, albo psychiatrzy. Że jeżeli nie możesz czegoś ukryć, to nauczy się o tym mówić wprost. Czesi tak chyba mają. To widzę w czeskiej kulturze, czyli taka zdolność do powiedzenia wprost o swoich słabościach. Zgadzasz się? Tak, bo to totalnie robię w tej nowej piosence, o której mówiliśmy. No właśnie. Ja zaczynam tym, że przecież mam już chyba wszystko, a jednak pusto mi, wiesz. Jakby to jest takie, że
trochę pokazujesz jakąś kruchość, pokazujesz to, że wiesz, że masz wszystkie powody do szczęścia, a jednak coś ci brakuje i narażasz się na to, że dziennikarze będą, ale co ci brakuje, a czy jest źle, czy jesteś nieszczęśliwa, wiesz, jakby co się sypie, nie? I ja się boję takich pytań, nie chcę o tym gadać i to nie tak, że wszystko się u mnie sypie, jakby jestem bardzo w szczęśliwym miejscu cały czas, jestem jakby szczęśliwa, ale uważam, czyli cały że... czas jesteś przed rozwodem, tak? Ale u mnie jest tak, nie, no proszę cię, u mnie jest tak, że szczęśliwa, kwestia tego, czy jestem szczęśliwym, czy nie, jest, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś ezo, ale jest to kwestią tego, jak mamy nastawienie w głowie, no jakby ja uważam, że w jakikolwiek niemalże w jakiejkolwiek sytuacji swojego życia będę starała zawsze się mieć podejście szczęśliwe do tej sytuacji, uświadamiać sobie to szczęście. Moja droga do szczęścia jest zawsze poprzez wdzięczność, przez uświadamianie sobie tego, za co mogę być wdzięczna, że mam totalnie uprzywilejowane życie, że mogę robić, co kocham, jakby... Mało wiesz, znam osiemnastolatek, które w dzień swoich 18 urodzin idą sobie kupić pierwszy samochód. A ty tak miałaś? Tak. Jaki to był samochód? Volkswagen, Tiguan. Trudno. Nie, słuchaj, ja pytałam swojego taty, mówiłam ci to. Tak. Dostałam od pamiętam, taty, że go zapytałaś, a tata powiedział, żeby tylko córeczko był praktyczny. Tak, on powiedział, że to nie jest kwestia tego, jaki auto sobie mogę pozwolić, no, za jaką kasę, ale jakie powinnam sobie kupić. Szanowna pani, a jak jest poprawność polityczna po czesku? Jest takie określenie? Polityczna korektność. Okej, okay, to mam nadzieję, że dzisiaj będziemy unikać tego zwrotu. Lou Pearlman to jest taka postać, o której jest nawet dokument na Netflixie, który tworzył w ogóle Backstreet Boys and Sync i tak dalej. Bardzo ciekawa historia. I zastanawiam się, bo jak zaczynałaś, kiedy zaczynałaś, a tu i teraz, to są dwa różne światy, prawda? Ten show biznes ewoluował przestrasznie. Tak. Co jest teraz najważniejsze? Social media czy jednak dobra piosenka? Bo czasami wydaje mi się, że jest zupełnie inaczej niż powinno być. Wiesz co, to jest podobne, mi się wydaje pytanie, jak co jest dzisiaj sukces, wiesz, jakby w muzyce na przykład, nie? Że to, czym mierzymy sukces, jest wiele możliwości, jak to powiem, czy numery na Spotify'u, czy graność w radiu, czy ile mamy koncertów, czy na ile trafiamy naprawdę głęboko w serca ludzi, wiesz, czy powierzchownie na przykład. Czy ilość na przykład sharingów i notowań na TikToku? Czy, dokładnie. O, to dla ciebie, tam, wiesz, definicja twojego sukcesu teraz. Dla mnie? I lubię mieć wszystko. Ja wiem. Ale wiesz, że jest taki złowieszczy cytat, mało która gwiazda go pamięta, bo go nie chce pamiętać, to Frank Sinatra wiele lat temu powiedział, artysta bez piosenki jest niewidzialny. Oczywiście. Artysta bez przeboju jest nieobecny. Okej. Okay. To jest ciekawa myśl. A jak jest z tobą dziś? Wiesz co, ja mam tak, że ja... Bo to parę dni temu była ta premiera, więc jeszcze nie wiemy, czy Ewa wróciła. Bo ty mi kiedyś powiedziałeś, że jesteś uzależniona od przebojów. Od zwracania uwagi. Ja jestem lwem, jestem egocentryczna, tak jak ja. lubię być w centrum uwagi, dlatego też nie byłam w stanie ci odpowiedzieć na pytanie, bo ja lubię i to jest dla mnie priorytetem być swobodna w tym, co robię muzycznie. Jakby nie mam nad sobą szefa. Ale życiowo chyba też. Nie jestem wytwórni. Tak. No. Jakby potrzebuję robić to, co naprawdę czuję i kiedy z takim utworem trafiam w serca ludzi i ewentualnie też jest to, wiesz, grane w radio i widać, że to na przykład interesuje szerszą publiczność, to dla mnie to jest super, jestem mega jakby podekscytowana. Nie będę ci zgrywać, że mam to w dupie, jakby, przepraszam, że tak nie jest. Natomiast jeżeli bym miała super liczby i super sukces radiowy czy Spotify'owy singlem, za którym nie stoję, nie czuję i nie chcę mi go się śpiewać, nie chcę tego robić. Jak wpisujesz Farna w Spotify, to na te pierwsze polecane i najbardziej popularne kawałki większość jest wykonywana w języku czeskim. W ogóle ja mam taką sytuację, że nie mogę znaleźć swoich starych utworów na Spotify. Aktualnie nie ma tam chyba nawet ewakuacji, cicho. Chyba mi mignęła ewakuacja. Tak? Bo ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja z Czech to śledziłam, ale też powinno być przecież moje polskie... Ale wiesz, co jest ciekawe według mnie? Co się dzieje? A propos twoich sukcesów. Myślę, że twoja płyta u mami jest sukcesem. Bo ona jest po prostu bardzo fajna, bardzo dobra. Troszeczkę przeszła bokiem, ale tam jest zupełnie taka niespodziewana Ewa. Tak, ja właśnie, i to jest piękny przykład, bo ja uwielbiam tę płytę, stoję za nią murem, za tematami, które tam poruszam i uważam, że totalnie przedstawia i odzwierciedla mnie w tym miejscu. Poza tym, kiedykolwiek wrócę do tej płyty, będę wiedziała, że u mamy, będę wiedziała, z jakim okresem życia mi to się łączy, kiedy ją nagrałam. Jakby możesz poprzez to poznać miejsce i kontekst czasu, w którym ta płyta powstała, w jakim momencie mojego życia. I to uważam, że jest super. Natomiast w Czechach totalnie dla mnie przełomowa płyta,
która wiele zmieniła. Dostałam Fryderyki, najwięcej nominacji na Fryderyki. Jakby świetna w ogóle porozumienie też z panami. A to była płyta wyrzut sumienia wobec mamy, dlatego że byłaś córeczką tatusia? Nie. Absolutnie. To jest u mamy, czyli u mami piąty smak życia, czyli to, co macierzyństwo przyniosło do mojego życia. Jest też ostatnia piosenka, nazywa się U mamy, jest dedykowana mojemu synkowi. Natomiast w Polsce, jak sam mówiłeś, ta płyta przeszła w ogóle bez większego, wiesz, sukcesu. Tam Flint z tobą w wywiadzie też o niej opowiadał bardzo ładnie. Tak, natomiast ja ją też bardzo lubię i na przykład to, że ona nie miała ogromnego sukcesu w Polsce, absolutnie mnie nie zraziło, nie frustrowało, bo widziałam po pierwsze to, że sukces był w Czechach, przynajmniej gdzieś, ale po drugie też to, że ja naprawdę uważam, że ona jest fajna i ja za nią stoję bez względu na to, na ile ludzie ją docenili, powiedzmy, jakby publicznie, jak to powiedzieć, O2, Arena Podruchę. Tak. W Pradze. Taka hala 18 tysięcy ludzi. Jest na YouTubie, możecie obejrzeć film z twojego występu tam. Ja się tak zastanawiam, czy taki koncert możliwy byłby w Polsce dla tylu ludzi w takiej porównywalnej hali? Nie, no to jest hala na 18, jak powiedziałeś. Myślę, że 16 tysięcy z moją sceną, którą miałam, tam się mieściły. Dwa razy to wyprzedaliśmy, co jest w ogóle totalnym sukcesem po 18 latach na rynku w Czechach i jest to dla mnie jakby, wiesz, pierwszy punkt w CV jakby. Jestem z tego bardzo dumna i bardzo sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest możliwe, a nawet Torwar nie byłby dla mnie opcją, myślę, wiesz, w Polsce, a to jest 5 tysięcy, czy ile? A czemu? Torwar chyba 8 tysięcy. 8? No, jakoś. Czemu hip-hop, który sprzedaje stadiony, hale, torwary, spotki i tak dalej, złapał za ryj publiczność i nie chce puścić? I wam jest tak ciężko? Wiesz co, ale ja myślę, że to jest, patrzymy na to przez oko teraźniejszości i teraz jest tak, kiedyś było inaczej. Mhm. Ja jestem w takim miejscu, to nie jest o tym, że ja myślę, że by to się nigdy nie mogło wydarzyć. Jakby świadomie parę lat temu wybrałam drogę grania tras biletowanych, koncertów biletowanych. Wiem, że to jest zupełnie inna dyscyplina niż, wiesz, przypadkowa publiczność na dniach miasta. Że to jest pewna trasa i droga, którą muszę świadomie wybrać i chcieć w nią pójść i że muszę ją budować od zera. To takie koncertowe umami. Ale tak. Jak już jesteśmy przy hip-hopie, to czyj telefon z propozycją współpracy by cię bardziej speszył? Telefon od Taco czy telefon od Kuebo? Od Taco. Dlaczego? Ja w ogóle uwielbiam Taco na Fide, w ogóle cały projekt. Ale jako mężczyznę czy jako artystę? Kuba! Jako artystów naprawdę uwielbiam obu bardzo. Romantic Psycho, w ogóle uwielbiam tę płytę. Kuebo, a Taco tak też w ogóle 1800 oświecenie uważam, że jest w ogóle jakimś sztosem konceptualnym. Słucham to też z tym jakby intermezzo, które tam są i bardzo lubię taką twórczość. Więc taką bym zawsze odebrała, bym się speszyła, ale bym chciała bardzo odebrać. To bardzo ładne. Słuchaj, ja bym jednak trochę wrócił do tła, myślę, że Piotr też, czyli do Czech. Do tej niesamowitej, bardzo niezauważalnej granicy między naszymi społeczeństwami, która jest moim zdaniem niezauważona, ale bardzo wyrazista. Do czego zmierzam? Czy naprawdę po czesku maj to kwiecień? Tak, Kuba. Tak. A kwieten to maj. Czy w jakiś sposób to oddaje twoim zdaniem? Pamiętaj, ja znamy się nie od dziś. Wiesz, że kiedyś jeździłem do Czech, miałem dziewczynę w Pradze, trochę się uczyłem tego języka, więc dużo się działo. Czy to w jakiś sposób oddaje ducha Czech? Właśnie to, że maj to kwiecień? Bo Mariusz Szczygieł, Mariusz Szczygieł, specjalista od tego kraju, uważa, że Czesi, czyli wy trochę, uważacie język sąsiada, czyli nas, za karykaturę swojego języka. Naprawdę? Tak. Jezu, czytałam tę jego książkę, teraz nie przypomnę. Gotland. Gotland, tak, no. Gotland czytałam. I Pepiki, czy Papiczki, coś takiego też. Dużo napisał książek. Tak. Chyba tak, kilka jest. Tak. On jest specjalistą od Czech. To pewnie się zna lepiej niż ja, wiesz, no jakby ja cały czas jestem Polką, chociaż żyję w Czechach, to dla mnie niektóre rzeczy nie są, w sensie nie czuję tej zabawności, no bo znam język ten i ten. Tak samo jak z polskiej strony patrzy się Czesi, co na odwrót, to z drugiej perspektywy, wiesz, będzie to odwrotnie. Niektóre czeskie słowa mnie bardzo śmieszą, chociaż nawet jakby znam ten język, to na przykład, że Wenecja to Benatki, to jest dla mnie jakiś kosmos, w ogóle, że torebka to kabelka, wiesz, to są takie rzeczy, gdzie nawet ja się... Czerstwe pieczywo to świeże, nie? A powiedz teraz mi... Tak się pokłóciłam z panią w jakiegoś fast fooda, widziałam, że po prostu koleżanka przy stole ma
truskawkowe i jakieś tam lody, nie? I zaczęłam się kłócić z tą panią, że chcę borówki, bo to jakby jest odwrotnie, że jagody to borówki, w Czechach. Truskawka to jagoda, tak. Coś w ogóle porąbane totalnie. Gratuluję. I tak się z nią kłóciłam, mówię, a pani mówiła, ale my nie mamy borówkowego. Ja mówię, ale widzę, że dziewczyna ma, nie? W ogóle... Jagoda! Jagody. A czy... Takie sytuacje są. Bo Mariusz kiedyś powiedział w rozmowie, tutaj chyba nawet u nas, że są takie momenty, że jak słyszy język czeski, to dostaje metafizycznego orgazmu. Mi się strasznie okay. To... Ty tak masz? Nie, bo ja naprawdę czuję ten język, wiesz, bardzo... Spotykam się z fascynacją ze strony Czechów, kiedy gadam po polsku. Mm-hmm. Mój mąż też czasami tak lubi. Nie prowokuj. I co chciałam powiedzieć? Czyli w trakcie uniesień z mężem krzyczysz po czesku czy po polsku? Nie brnij w to. Czeska po niemiecku. Nein. Czeska popkultura, a bywałem w Pradze często, moim zdaniem bywała bardzo rubaszna, humor taki blisko ciała i fizjologii. Ja pamiętam takie piwiarnie w Pradze, gdzie kelnerki obsługiwały klientów topless. To się zmieniło? Tego już chyba nie ma, nie wiem. Nie, no na pewno, wiesz, w ogóle sam humor jest bardzo połączony z Czechami. W ogóle taka liberalność mi się wydaje i odbieranie w ogóle Czechów, tak, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. I to nadal jest aktualne. Natomiast już nie ma, też jest jakaś korekta tego wszystkiego, wiesz, no nie ma topless tak... Ale nie masz wrażenia, że Czesi ciągle są zauważalnie patriarchalni? Że tam z feminizmem bywa różnie. Tak, masz rację. No, a skąd się to bierze? Bo wiemy, że nasza patriarchalność wynika trochę z, no nie ma co ukrywać, opresyjnej kultury katolickiej. A u was? Prawda, a myślałam, że to jest bardziej kwestia słowiańska, po prostu jakaś historyczna, ale... No bo tak, bo Czesi... Bo ty jesteś protestantką, tak? Tak. A ty czytasz Pismo Święte po czesku? Nie czytam Pismo Świętego, tak chyba nie chodzę do kościoła. Ale wiesz, wierzę w Boga, może ale tak. Ale wiesz, że no, podstawową mantrą protestantów jest Pismo Święte. To tak, jest dla was drogowskaz, busola. Ty jesteś protestantką bez zaglądania do pisma. Nie zaglądam, przecież przeczytałam już. Czytałam, jakby mam... Zaufałaś? Informację, zaufałam. Tak. Jakby, ale wierzę w Boga, ale wiem, że to są też nasze, wiesz, długie, prywatne rozmowy na ten temat, że nie jestem w stanie, pewnie byś mnie uargumentował, wiesz, jakby nie jestem na tyle mocna w tym, żeby mogła w ogóle stawiać ci argumenty z drugiej strony, natomiast... Słyszałam piękny wykład, na którym byłam profesora Halika, który jest w ogóle jedną z najbliższych osób Wacława Havla. Mhm. Jest teologiem, myślę, bardzo mądrym człowiekiem, ale też kontrowersyjnym w sferze publicznej. I on powiedział, że uważa, że Czesi może nie są na tyle ateistyczni, jak apatyczni. Mhm. To mi się bardzo podobało. Apatyczni? Apatyczni, to znaczy, że mają takie wyrąbane, że bardziej obojętni. Mhm. Obojętni, że nie do końca... wgłębieni i przekonani, że są ateistami, że nie wierzą, tylko bardziej nie zajmują się w ogóle tematyką. Ale wiesz co, bo to jest ciekawe. Ja dzisiaj, przygotowując się do tej audycji, zajrzałem do hymnu czeskiego. Dobrze. I różnica między hymnem polskim, nie wiem, czy Piotruś to a czeskim jest taka, że u nas oczywiście nie zginiemy, przemoc, walczymy. Szabla, marsz tak. Dąbrowski. Hymn Czech to jest woda wśród łąk, szumiące bory i wiosenny kwiat. Tak. Oni leżą i świętują swoją czeskość, tak. Nie myślisz, że to też nie jest pretekst, że my jesteśmy bardziej neurotyczni niż oni, wy? Tak, może tak być. Jest prawda, że sam polski hymn jest taki, nie? Taki po prostu marsz, po prostu ale w tym czuję jakąś taką też dumę, też taką chęć, wiesz, większego patriotyzmu. Nie nacjonalizmu, ale patriotyzmu, jakby w dobrym słowa znaczeniu. Ale na przykład, Jezu, to jest trudny temat, nie chcę w ogóle w to brnąć, ale mam myśl, więc puszczam. Poszło. Myślę, że dużo z takich jak ja, Polaków żyjących za granicą w Czechach, w tej naszej mniejszości narodowej, ja na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że się cieszą, że w sytuacji, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to między w ogóle tym agresorem rosyjskim jest demograficznie ta Polska i ta taka niezapomniana historia, taka, wiesz, taka antyrosyjskość, to jest w pewnym sensie, myślę, bardzo głęboko gdzieś zakorzeniona, że gdyby byli Czesi, to są tacy trochę, wiesz... Czyli dobrze, że jesteśmy u góry. Ja myślę, że naprawdę... Ja tak uważam i myślę, że bardzo dużo ludzi tak uważa, że czuje się po prostu w jakimś kontekście bezpieczniej, że... Bo dalej... Ale nie, że bo dalej, bo Polacy są, którzy są tacy, wiesz, że no nie damy się. No jak sobie przypomnę historię chociażby powstania w Pradze, to rzeczywiście nie jesteście specjalnie patriotycznym i odważnym narodem. Myślę, że ta narodowość nie jest tak
ważna, tak wysoko postawiona, wiesz, w jakichś tam patriotycznych, jakichś takich ważnych... Nie są Czesi tak zdeterminowani po prostu do walki, może tak? Wiesz co, to są chyba za trudne odpowiedzi, nie chciałem palnąć jakąś głupotę, już w ogóle wklejając temat wojny na Ukrainie jest, wiesz, ciężki temat na piosenkarki. Ale powiedziałaś ciekawą rzecz, bo ja pamiętam, jak wiele lat temu mi powiedziałaś, że dostawałaś takie wiadomości, pierdolona Polko z pieprza jest naszego kraju, czyli jednak jakiś rodzaj nacjonalizmu czeskiego też się odzywał. Niechęć do Polaków. Niestety muszę też to przeżywałem kiedyś w Pradze, szczególnie w czasach Solidarności. Bardzo często słyszałem, tę solidarność wypieprzaj z mojego kraju. Tak? Tak. Ja myślałam, że to bardziej jest takie przygraniczne, wiesz, nie. Wekslowanie. Praskie. Takie, że... Ja byłem naprawdę. W Pradze, tak. Słuchajcie. I jak to jest dzisiaj? Bo musimy zaraz kończyć w tym wejściu. Naprawdę? Jak... Tak, nie, w tym wejściu. Czy jest jeszcze taki nacjonalizm, że czujesz się wykluczana? Nie, ja cały czas waliłam, ja wzięłam, wiesz, tę szabelkę i poszłam, wiesz, marsz, po prostu Ewa walczyła bardzo długo o to, że nie jest Ewa z V, tylko z W, że to jest polskie imię, że to nie jest mój pseudonim artystyczny, że jakby jestem Polką. Miałam taki etap, że miałam PR menadżerkę w Czechach, która mówi, jakby może nie podkreśla tak mocno, że jesteś tą Polką, wiesz, jakby... Ja mówię, ale jestem, wiesz, jakby no... Tak się tak pisze. Ci sugerowano, że bezpiecznie jest w Czechach nie być Polką. No w sensie nie podkreślaj tego, tak nie, że kłam, że nie jesteś, tylko no może nie podkreślać w każdym wywiadzie, a ja tak, wiesz, Polska. Biało-czerwoni. Ewa, jestem z podwójnym W, wiesz, jak w Czechach jakby tłumaczyłam to. Jestem z mniejszości narodowej. Jakby do dzisiaj mam tak, że współpracowałam z taką organizacją, promując jakby Polskę w Czechach. Jeżdżę po polskich miastach do dzisiaj i mam zawsze takie top 10 miejsc, od kawiarni przez muzeum, wiesz, i polecam jakby Czechom polskie miasta, od Gdańska przez Warszawę, Kraków, Wrocław i uwielbiam to robić po prostu i myślę, ale że ta wierzy w ta dwunarodowość, ja nie wiem, czy Piotruś to pamięta, ale kiedy ty się pojawiłaś u nas z piosenką Cicho, bo to było takie mocne, ty weszłaś z drzwiami, z framugą i z fragmentem piętra, to ja miałem takie wrażenie, że twój status w naszym kraju trochę jako gwiazdy zagranicznej był, i teraz strzelę grubo, jak Maneskin dzisiaj we Włoszech. To strzeliłeś grubo. No, strzeliłem grubo. Akcentujmy, raczej strzeliłeś niż grubo. Czułaś coś takiego? Że na początku, nie wiem czy pamiętasz, pojawienie, piosenka Cicho została wybrana chyba przebojem dekady w naszym kraju. Piosenka jakiejś gówniary. Tak. Ale dobra to jest piosenka, kurde, powiedz, Kuba. Kto napisał tekst? Przypomnij, pamiętasz? Marek Dutkiewicz. Tak. No nie pisałam tego sama w wieku, tam 14 lat, nie byłam jeszcze w stanie. Bardziej mówiłam na zasadzie, wiesz, podoba, nie podoba, nie? To słuchajcie, a czy to jest jedna rzecz? Tak. Czy to jest komfortowa sytuacja, tak sobie myślę, że ty właśnie, tak jak powiedział Kuba, z framugą wchodzisz do Polski, robisz swoje i uciekasz potem do Czech i z powrotem, i czy to nie działa terapeutycznie? Takie po prostu odświeżanie. Rzeczpospolita obojga narodów. Dokładnie. Czechy, Polska. Że jesteś zmęczona Polską, uciekasz do Czech. Nie, ja tak nie mam, że jestem zmęczona Albo Polską. Na odwrót. Czechami bardziej to jest jakby dobry... Dobra, gdzie płacisz podatki? Dobry moment. W Czechach, tak? Zaraz dalej wracamy. Dalej jadę tu i tu. Gdzie płacisz podatki? Tu i tu. Zaraz wracamy i ja też o Czechach chciałbym was zagadnąć, a potem porozmawiamy o rzeczy trochę bardziej przykrej. Zaraz wracamy. Gościem jest największy czeski błąd polskiej popkultury. Sponsorem programu jest BYD, producent rodzinnych aut elektrycznych i hybrydowych w technologii DMI.
najlepsze rozmowy zaprasza marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier. Hej, hej, nasze poniedziałkowe spotkanie wojewódzki kędzierski trwa. My powinniśmy to, co mówimy w przerwach, mówić tu, to byśmy byli... sprzedawać za grube pieniądze. Bogaci. Bardzo. A propos bogactwa, nie wiem, czy słyszałeś, Piotruś, o takim nowym trendzie, nie tylko dla ludzi bogatych, polegającym na tym, że ludzie fotografują stojące w zmywarce naczynia i... wrzucają na Tindera. Nie. Wysyłają to do zmywarki Haier, która na tej podstawie, na podstawie zdjęcia, swojej technologii i sztucznej inteligencji dobiera odpowiedni program, myje. Wyobrażasz sobie? Tak, ja sobie właśnie dokładnie tak wyobrażam przyszłość. No to tak ja to tą wygląda. Przyszłość mam w domu, polecam wszystkim. Ale ty masz kilka tych przyszłości w domu, w każdym pomieszczeniu. Ale oni mają to AI nawet w tej nazwie. Wszystko, oczywiście. To jest super sprawa. Ale dobrze, moi drodzy, to teraz pytanie jest takie. O Mariuszu, panu Mariuszu Szczygle rozmawialiśmy i on przedstawił nam jakąś wizję tych Czech. Ja mam cały czas wrażenie, że jednak te kraje są bardzo blisko, ale bardzo daleko. Ale i my nie jesteśmy świadomi, jakie problemy polityczne i społeczne Czesi przeżywają. Ja bym chciał, żebyś teraz mi powiedziała, co dla Czecha jest najważniejsze. My mieliśmy czarne marsze, my mieliśmy kwestie konstytucyjne, a czym żyje Czech? Tylko dodajmy, że po transformacji Czesi wybrali na prezydenta poetę Havla, a my Lecha Wałęsę. To też już było jakieś preludium do dyskutowania. Ale panowie mieli podobny background, że tak powiem. Mieli podobny background. Wiesz co, strasznie mi trudno mówić z pozycji takiej, że jak ci powiedziałam, czuję się uprzywilejowana i nie chcę gadać o problemach, które ktoś mi może powiedzieć, że ja nimi nie żyję. Nie rozumiesz, nie znasz. Wiesz, czego ja wiem, bo nie mamy na tyle ważne takie tematy, wiesz, jak było o co walczyć jeszcze też niedawno w sumie w Polsce i zresztą też to poruszałam w niektórych piosenkach właśnie na płycie Umami, chociaż nie żyję w Polsce i znowu nie chcę wypowiadać się tutaj, skoro nie mam prawa wyboru w Polsce, to też miałam swoje zasady nie pojawiania się gdzieś tam w telewizji, wiesz, nie... Ty nie głosowałaś w Polsce? Nie, nie mam prawa wyboru, no co ty? Nie ma podwójnego obywatelstwa? Nie mam podwójnego obywatelstwa, więc jakby nie wypowiadałam się nigdy publicznie. Czyli Andrzej Duda, to nie jest twoja robota. Nie. Dzięki. Nie musi przepraszać. Mały plusik. Ale to inny temat. Co Czechów w zeszłym roku, co było takim wydarzeniem, które sprawiło, że się temperatura podniosła? To chyba wybór prezydenta. Wybór prezydenta. No i inwazja prawicy też dosyć mocna i w Słowacji, i w Czechach. Nie, Słowacja jest w szalonym momencie w ogóle. Szalony. Niebezpieczny. Ja bardziej się boję, czy Czechy nie pójdą za tym, tak jakoś, wiesz, cyklicznie powtarzają się. Takie trendy chyba ogólnoeuropejskie. Trendy, tak. I te jakby węgiersko-słowacko zachcianki, tego się trochę boję. Każdy kraj ma swoją konfederację. No. I to się jakby z powodu tego, jak teraz jest, to trochę się boję, że gotuje się to pole do popisu właśnie takim. Dla skrajności. A społecznie, poza politycznie? Właśnie, bo ja tutaj wejdę w pytanie Piotra. Nie masz takiego wrażenia, że wierność partnerska czy małżeńska w Czechach jest traktowana dużo swobodniej niż u nas w katolickim kraju? Nie mam takiego doświadczenia. Wrażenia. Nie mam takiego wrażenia. Nie masz? Myślę, że i cały czas trochę jeszcze uważam, jakkolwiek nie chcę absolutnie rozdzielać, wiesz, tych światów, bo jestem bardziej jestem z muzyki, co jest, uważam, coś, co fajnie jak łączy, ale jest to zabrzmiało patetycznie, ale no jakby chodzi mi o to, że jednak uważam, że Praga to nie Czechy, tak samo jak Warszawa to nie Polska, wiesz, że to są takie światy w światach trochę. Tylko Praga już 30 lat temu była naprawdę europejskim miastem. Świadomie to mówię. Grała w Mission Impossible. Ale Warszawa w bardzo można było płacić aspektach, euro naprawdę wiele lat temu. Ale Warszawa w bardzo dużych aspektach jakby prześcignęła totalnie Pragę. Jest taka, że biznes center, które było w sercu Europy, w Pradze, bardzo dużo firm przesuwa po prostu do Warszawy, gdzie cały czas jest, i kiedykolwiek przyjeżdżam do Warszawy, wiesz, stoją nowe budynki w ogóle, cały czas totalny jakby biznes center. I mi się wydaje, że tutaj strasznie dużo się dzieje, rośnie, powstaje. Miarą rozwoju krajów jest dzisiaj technologia cyfrowa, a nie wysokość budynków. Zmieńmy temat. Czy ja mogę zakończyć temat Czechów na chwilę? Tak, bo coś bardziej mrocznego chcę. Ja właśnie mam mroczne. Temat hejtu poruszyliście tutaj oboje, że ty dostawałaś bardzo brzydkie wiadomości. I zacząłem się zastanawiać, gdzie ten hejt jest bardziej okrutny, bo myślę, że my jesteśmy Polacy na wyżynach po prostu dokuczania sobie nawzajem. I zastanawiam się, czy jest różnica w czeskich komentarzach, które dostajesz, i w tych polskich. Czy zwracają zupełnie na inne rzeczy
uwagę. Ja taka mała, prywatna dygresja, uważam, to jest moje przemyślenie, że tylko niekochani potrafią hejtować. Tak. Jak spojrzysz sobie na poziom polskiej rodziny, ilość rozwodów, przemoc w rodzinie, mm-hmm. to trochę się to tłumaczy, że tak naprawdę osoby publiczne są tylko tarczą, dziesiątką w tarczy strzelniczej. Tak, żeby tak. się wyżyć? Tak. I to totalnie. Ja od momentu, wiesz co, ale od momentu, kiedy tak zrozumiałam, że te komentarze nie świadczą o mnie, ale o tym, kto ich pisze, mm-hmm. i totalnie nie dopuszczam tego do siebie, mm-hmm. a jeżeli coś takiego jest, że mną tak drgnie, czytając ten komentarz, to wiem, że to jest mój problem, który nie mam w sobie, wiesz, w sobie załatwiony i że to jest coś okej. To mnie, tak powiem, triggeruje, to mnie gdzieś tam, wiesz, dochodzi do jakiegoś tarcia, to jest coś, co pewnie nie mam w sobie poukładane jakby i wtedy mnie to dotyka, więc dlatego jak jestem z sobą okej, staram się o siebie dbać, to nawet komentarz mnie po prostu nie ruszy, bo wiem, że albo nie jest prawdą, albo jest pisany, jak Kuba mówi, z pozycji człowieka po prostu samotnego. Którego mi czasami bardziej żal, niż że byłabym na niego wkurzona. Ale tylko się zastanawiam, słuchajcie, który naród jest bardziej agresywny? I czy w twoim przypadku, jeszcze chciałem poszerzyć to pytanie, mm-hmm. o to, kto jest bardziej agresywny? Czy dziewczyny, czy chłopaki? Bo to mnie bardzo ciekawi. W sprawianiu nieprzyjemności znanej osobie na przykład. Myślę, że trudno mi bardzo porównywać cały czas, ale myślę, że Polska jest naprawdę jakby może być hejtującym bardzo liderem mocno, w Europie. Mocno gdzieś tam potrafią ludzie się tak bardziej łączyć w tym hejcie, że to tak się może nasila przez to, że jest Polaków 4 razy więcej niż Czechów. Nie wiem, czy to jest dlatego, ale po prostu ta siła, jakby ta nie energia tego hejtu jest mocniejsza. Mamy niż demograficzny, wkrótce was dogonimy. A ty napisałeś kiedyś komuś anonimowo jakieś takie dokuczające nie. zdanie dokuczliwe, czy nie? Bo ja nie znam takiej osoby, która kiedykolwiek komuś skomentowała coś negatywnego. Myślę, że znasz, tylko ona się nigdy nie przyzna. A ty napisałeś? Tak. Komu? Ale anonimowo? Tak. Bo ty publicznie to robisz. Co tam? Ja robię publicznie. Ktoś, kto śledzi moje media, wie, że ja nie mam problemu. No. Ostatnio z Januszem Kowalskim prowadziłem cudowną, z tym Januszem Kowalskim polemikę. Cisza! Ale poczekaj. Wiesz o tym, że gdy dzisiaj się wpisuje w wyszukiwarkę Ewa Farna, to dalej pierwsze efekty wyszukiwania to jest, ile waży Ewa Farna, ile schudła Ewa Farna, ile przytyła Ewa Farna. Gratuluję, i często mówimy... Ale... Poczekaj, to jeszcze nie koniec. To jest delikatny temat, ale ważny. Często mówi się, że to media kształtują określony model urody, sylwetki, wyglądu. To nie jest prawda, bo dzisiaj media to ty, Piotrek i ja. My jesteśmy dzisiaj nadawcami. Wszyscy tworzymy własne media. Mhm. I teraz jestem ciekaw, czy ciebie to dotyka i czy to jest tak, że ten swój projekt, który nosił tytuł chyba Ciało, jeżeli dobrze pamiętam, zrobiłaś dlatego, że ciebie to dotknęło, czy dlatego, że widzisz, że takich osób odrzuconych, wykluczonych, marginalizowanych jest dużo? Zrobiłam piosenkę Ciało, wiedziałam, że to będzie pierwszy single z płyty Umami, mhm. gdzie właśnie cała ta kobiecość, macierzyństwo i w ogóle cała dla mnie ta ciąża i przeżycie, wiesz, tego, co ciało potrafi, uświadomiła mi, na ile mogę być dumna z tego ciała, na ile podważamy jego funkcjonalność z powodu estetyki, na ile dbamy o to, żeby było piękne dla oka kogoś innego. I nie jesteśmy tak codziennie wdzięczni za to, że za darmo dostajemy totalną maszynę, która nam służy, wiesz, i jakby powinniśmy o nią dbać, ale dbać nie dlatego, że nienawidzę tej fałdki, powinnam ją zrzucić, kurde, muszę pójść z tym coś zrobić, ale na zasadzie jestem wdzięczna za to, co dla mnie robisz, chcę o ciebie zadbać, wiesz. I ta motywacja bardzo dużo zmienia, tak mi się wydaje. Dlatego to zrobiłam z totalnie swojej motywacji i tego, że potrzebowałam też pokochać to, że mój brzuch ma na sobie, kurde, jakieś rozstępy w ogóle po ciąży i what the fuck, jakby nie chcę tego, ale to jest moją częścią i będzie i chcę się z tym zżyć i chcę popatrzeć w lustro i powiedzieć, jakby akceptuję ciebie, jakby lubię ciebie, bo nie chcę potem czytać właśnie komentarzy, które mnie dotkną. Chcę, jak będę sama z tym okej, to mnie nie dotkną. I dlatego piosenka Ciało, która na tyle zarezonowała też, jak w Polsce, tak w Czechach, bardzo podobnie, bardzo mocno i może i tak głęboko, że poczułam, że tych ludzi naprawdę, jeżeli to dotknęło, to wiesz, dotknęło. Co było niezwykłe? Do mnie dzwoniły koleżanki i mówiły o tobie w takich słowach, o jakich chyba każda kobieta, która zajmuje się jakąś przestrzenią publiczną, powinna marzyć. Mówiły, jak to dobrze ją znasz, że ona takie... Bo wiesz, ty byłaś kiedyś na 30. miejscu najbardziej pożądanych kobiet magazynu Playboy. Wiem, że się nie wiem, ale wiem, że i teraz dzwonili. Pytanie, czy ten rozdźwięk jest dla ciebie bolesny, paradoksalny, czy inspirujący? Że tak było kiedyś. Wiesz co, nawet chyba po ciąży dzwoni, teraz nie wiem, czy polski, czy czeski, ale dzwonili, żeby się spotkać, żeby zrobić sesję. W Polsce już nie ma Playboya.
To w takim razie... W Polsce gołe zdjęcia się nie sprzedają. Okej, okay. No to u nas było tak, że chcemy. Bo ty masz w Czechach, ja pamiętam taką historię, którą zacząłem opowiadać, że wiele lat... To jest piękne w ogóle przecież. Oczywiście, że tak. Znaczy w ogóle ciało kobiece jest piękne. W ogóle kobiece ciało jest piękne. Jestem wiele, nie wiem, z 15 lat temu w Czechach z dziećmi mojego brata. On jechał chyba na studia do Stanów. Umówiłem się z Ewą i pojechaliśmy do czeskiej Pragi. Co tam robiliśmy jest naszą tajemnicą. Ale jak się zatrzymałem na stacji benzynowej, to z wszystkich okładek magazynów, gdzie byłaś ty... Oprócz Playboya, kipiało jedno hasło, że to jest w Czechach seksbomba. A w Polsce byłaś piosenkarką dla dzieci. Skąd ten rozdźwięk? Co się dzieje na polskiej granicy mentalnie, że jest taki dualizm wizerunkowy skrajny? Jest bardzo ciekawe, jak to postrzegasz, bo w Czechach jest postrzegane, że ponieważ zaczęłam w Polsce później niż w Czechach, 3 lata później, jako taka młoda dziewczyna, a w Czechach zaczęłam jako dziecko, to bardzo długo było to postrzegane, że ja tutaj jestem taka bardziej kobieca, bardziej dorosła, mniej dzieciakiem. Ciekawe, jakby z jakiej perspektywy patrzysz, ale to prawda, że do dziś mam takie... Jest fajny, mam teraz bardzo fajny czas w ogóle w Czechach i bardzo się tym cieszę i jest taka, jest to bardziej taki kobiecy, że naprawdę jakby staram się promować kobiecość i to nie chodzi jakby rozmiarowo, jakby chodzi o promowanie jakby dziewczyn i też... Ale właśnie. Wchodzenie jakimiś ścieżkami, żeby inne dziewczyny po mnie miały łatwiej, może tak. A co, mówisz tylko o samoakceptacji body shamingu, czy w ogóle? W ogóle też muzycznie, w ogóle, wiesz, w muzyce jest bardzo mało dziewczyn, na przykład w Czechach. Forbes cię wybrał przecież do listy najbardziej wpływowych osób w Czechach. 30 under 30. To jest jedna. To jest jeszcze, ale nowe 200 kobiet, tak? Tu 200 najbardziej kobiet. Wpływowych kobiet i są tylko 3 kobiety w ogóle z kultury. Jako takie i tak, i między nimi się znalazłam, więc to jest mega miło. Ale powiedz mi, oni docenili twoje, oprócz swoich piosenek, rozumiem, docenili to, co robisz poza tym, tak? Ty jesteś bizneswoman, no trzeba to głośno powiedzieć, tak? Jesteś szefową wytwórni swoim sterem, okrętem, żaglem, no kadłubem. Tak. To, no tak, ja bardziej staram się... W ogóle lubię pop, jestem dziewczyną, wiesz, z mainstreamu i chciałabym do tego świata popu dawać treści po prostu, żeby te piosenki były o czymś. I to jest to, co staram się i udaje mi się w Czechach robić, bo Umami, która jest bardzo jakby popową, nie radiową płytą, ale jest myślę popową jakościową płytą z treścią. Popową. Tak, dziękuję, bo to był mój jakby zamysł, kiedy ją robiłam. To jest jakiś mój taki cel, robić pop. Powiedz trudny w tym na przykład w stosunku do hip-hopu, że w hip-hopie masz bardzo dużo tekstu, którego możesz opisać, co czujesz, dużo porównań, metafor, jakby nawijasz, nie? A powiedz o tyle trudniej dać jakąś treść, bo masz zwrotkę, która tak naprawdę ma 4 wersy, czy tam wiesz, może 8, ale coś, co chcesz powiedzieć, a ma mieć treść, zawrzeć jakby w krótszej formie, jest dla mnie mega dużym wyzwaniem. A może jest tak... że jest taki scenariusz, że jako młodzieżowa wokalistka miałaś swoją bardzo młodzieżową widownię, która wraz z rozwojem ich i ciebie za tobą nie poszła. Bo jak patrzę cicho, 18 milionów chyba odsłon dzisiaj, potem no, ten najnowszy teledysk się dopiero rozgrywa. Partners in Crime, ważny dla ciebie utwór, prawda? Nie, ten był taki, że przeszedł. Przeszedł. 80 tysięcy odsłon to jest mało. Tak. I wszystkie wpisy, które się, może nie wszystkie, ale jest taka dominanta emocjonalna. Jak ja tęsknię za rokową Ewą. Tak. Piszą tam ludzie. Tak. No i to nie jest dla ciebie... Ja wiem, że sztuka to nie koncert życzeń, ale też artysta nie może być do końca, wiesz, nieobecny w jakichś emocjach swoich fanów. Wiesz co, po pierwsze porównujesz zupełnie 18 lat od siebie oddalone czasy też YouTube'a. Dzisiaj jakby otrzymać 20-30 milionów jest kosmosem. Jakby to się dzieje, nie mówię, że nie, znasz ale jest polski kosmosem. Zespół Modelki? Nie. No widzisz, chyba 50 milionów pierwszy okay, single. I widzisz, i jakby... Nie znam. No ale dobra, ja się będzie muszę im przykro. Się dokształcić. Natomiast ja uważam cały czas, cieszę się bardzo, bo nadal jak piosenka Cicho była popularna, to uważam, że jest dobra, że to nie jest gówno. Ale to napisał natomiast... bardzo dojrzały mężczyzna dla bardzo nieletniej wokalistki. Jest w tym jakiś absurd i paradoks. Tak. Z drugiej strony... Ale nie czujesz dyskomfortu, że to nie były twoje emocje, że jednak nie, my oczekujemy były moje, od artysty były moje. Trochę Kurta Cobaina, czyli takiej ofiary, jak to się kiedyś mówiło, całopalnej. Wchodzę, krzyczę swoje wszystkie prawdziwe emocje. Tak, ale to się dzieje, a z drugiej strony na przykład wydaje mi się z tego, co mówisz, że nie za bardzo przyjmujesz artystę, które na przykład ma kogoś, kto mu pomaga pisać teksty czy muzykę, a bo staje się powoli wykonawcą.
Dobra, czyli, czyli na przykład Whitney Houston jest wykonawczynią. Była. Była. Wybitną wokalistką. Interpretką, tak, wykonawczyń, czy artystką? Interpretką. Dobra, a artystką? Artystkę, jakoś wymy, jakoś artystkę, to jest artystką. Taką pełną? Już ci mówię, Barbara Streisand. Najlepiej śpiewająca, Tracy Chapman. Najlepiej śpiewająca biała kobieta ever. Kumam. Jakby, ja uwielbiam na przykład Aretha Franklin, bardziej jakby w tę stronę, ale odpowiadając na twoje pytanie, porównywania cicho i dzisiaj, ja jakbym była bizneswoman... Denerwowaliśmy Ewę. Nie, czekaj, absolutnie. To ty zdenerwowałeś się, od tego odcinam. Chcę ci bardziej, nie chcę jakby wymijać się pytaniu, chociaż jest niekomfortowe. Chciałabym, jakbym była bizneswoman produkując produkt, słuchałabym tych komentarzy bardzo mocno i bardzo mocno bym się sugerowała tym, czego ten odbiorca chce. Ale... Natomiast jeżeli ja jestem Ewą Farną i nie mogę zostawić tej firmy i powiedzieć odchodzę, wiesz, i zaczynam gdzieś indziej od zera, ale to imię jest moje i będzie czyli na zawsze. Czyli ty jesteś zakładnikiem swojej własnej korporacji. To muszę być autentyczna. I to jest jedyne, co jest dla mnie... Tak jak Wodecki włosów. Totalnie. I Kryszak włosów. Jeżeli ja nie będę robić tego, co jest dla mnie autentyczne, chcąc zawdzięczyć się temu, że kiedyś dałam, wiesz, że tak będzie, to uważam, że stracę siebie. Okej, no wiesz. Ty wiesz najlepiej. I jakby jasne, że mi przykro, że tego na przykład, że nowe rzeczy nie przyjmują się czasami tak jak te stare, ale ja wiem, że to jakby ktoś po mnie chciał, żebym cały czas miała ciało 15-latki. Jest taki skrajny przykład, w tym przypadku nie usprawiedliwiony, ale skrajny, więc plastyczny. Ich troje. Oni robili rzeczy, Michał, tu muszę mu oddać mu szacunek, wiele lat temu, na początku, nie wiem, 2000 roku, troszkę później. Koch International. Pewnie by się sprawdzały na stadionach. Dzisiaj go nie ma. To znaczy ci fani powiedzieli, on już nie mówi do nas naszym językiem. Tak, boisz się takiej sytuacji? Jeżeli tak będzie, tak będzie. Wiesz, jakby ja biorąc na klatę to, że robię swobodnie swoją muzykę, oddana przede wszystkim swojej autentyczności. Ale masz plan B w życiu? Jestem bizneswoman. Ale biorąc na klatę, wiesz, odpowiedzialność tego, że robi rzeczy swobodnie, to musisz liczyć się z jakimikolwiek scenariuszami. Aczkolwiek bym go nie chciała przeżyć. Padło Aretha Franklin, my gadaliśmy z Maćkiem Maleńczukiem, pamiętasz o Johnny Cashu, który nagle też zniknął i nagle się pojawił pod koniec życia, zrobił wyjątkowo. Depeche Mode zafundowało mu taką kroplówkę. Jezu, wspaniałą. I pytanie jest, czy ty masz taką przed oczami postać z mainstreamu, ze światowej popkultury, jak, nie wiem, Tina Turner, która też bardzo długo z różnymi up and downs funkcjonowała, tak. Aretha Franklin, Whitney Houston, nie możemy tutaj nic powiedzieć pozytywnego o jej karierze. Czy możemy o karierze powiedzieć bardzo dużo? Smutno. Smutny o wyborach film, smutny film. Konsumpcyjnych. Tak. Pytanie jest, czy ty masz taką, kurczę, osobę, gdzie sobie myślisz, ja bym tak chciał. Ja bym chciała dywersyfikować właśnie to, co robię? I wrócić na przykład na... albo mieć taką karierę jak ta osoba. Musiałabym się dłużej zastanowić. A to ja ci podpowiem, bo chyba wyczuwam, Piotrka, intencję. Czy tobie bardziej bliska jest ścieżka Seleny Gomez czy Miley Cyrus? Bo dla mnie Miley Cyrus jest artystką dzisiaj totalną. Hannah Montana, tak. W ogóle nie mój świat. Dzisiaj, jak ona śpiewa utwór Blondie, rozumiesz? Heart of Glass, to ja widzę punkową, zadziorną dziewczynę 20. Ale miała bardzo trudny start z tą Hannah Montaną, zastemplowaną na czole. Tak, ale Ewa miała to samo jako dziecko śpiewające. Tak, w sumie w czymś trochę tak. Natomiast kumam, co chcesz powiedzieć. Ja... Zakumaj, co ty chcesz powiedzieć. Ale to jest bardzo pozytywne pytanie. Tak, wyobrazić, wiesz. Co, nie mam takiego role model, którego chciałabym jakby... Może być hybryda. Czy jakiś osób. Bardziej biorę to tak, że jakby... Na przykład ja teraz mam bardzo dobry czas w tych Czechach i... Ale co to znaczy? Ja tam sprzedałam dwa razy największą halę w Czechach. To O2 Arena Praga. Wiesz, płyta u mami, całe Fryderyki, w ogóle koncerty, które mamy full lato koncertowe. Jest to dla mnie na tyle piękny czas, za który nie mogę, jakbym była niewdzięczna, to ja jakby... Ale ty bądź wdzięczna sobie przede wszystkim, dzieciaku. Więc jakby ja też jestem świadoma tego na przykład, że ta kariera, o ile chcesz ją robić długo, falowo, to jest sinusoida. I to ja nie mogę chcieć, ja od ciebie nie oczekuję cały czas tego, nie? Robiąc to na dwóch rynkach, mając dwójkę dzieci, których nie chcę zostawiać cały czas z kimś innym, ale jakby być z nimi, być obecna w ich życiu, to ja nie mogę się gniewać na kogoś, kto na przykład jeszcze żyjący w Warszawie, dziewczyna, nie mająca dzieci, poświęcająca się karierze, że ona ma teraz lepiej. To jest totalnie fair, jak ona teraz ma lepiej, wiesz, ona poświęca temu nieporównywalnie więcej energii. Ja totalnie jakby życzę jej tego sukcesu i nie jest tak, że kurde, tak powinna mieć ja, co mam zrobić, wiesz.
Nie mam tego, jakby... To ja ci utrudnię. Pamiętasz, spotkaliśmy się u mnie w programie, miałeś 18 lat, to naprawdę było dawno temu, i zadałem ci pytanie, dzisiaj to znalazłem w swoim komputerze, gdzie chciałabyś być za 10 lat? Czyli w wieku 28. Pamiętasz, co powiedziałaś? Dzieci, mąż, pies. Powiedziałaś tak, chciałabym skończyć prawo, mieć troje dzieci, psa i jednego wiernego męża. No to i teraz... połowę mam, nie? Coś takiego. Teraz do tego dojdziemy. Prawo skończyłaś? Nie dostudiowałam, ale zakończyłam pierwszy rok. Co to znaczy nie dostudiowałaś? Chyba wszyscy wiemy, co to znaczy. Po pierwszym roku zamknęłam tę historię. No. Czy jesteś absolwentką pierwszego roku prawa, tak? Okej, to jako notariusz nie pracuj. Nie. Troje dzieci. Dwójeczka wystarczy. Pies. Jest. Jeden żywy. Wierny mąż. Jest. Wierny i mąż. Tak? Czyli ten plan został zrealizowany. No ja już na prawo, nie? Trójka, plany się trochę zmieniły, ale chociaż nawet jakby było, to jakby okej. Okay. Tylko teraz jest tak, że jestem zadowolona, jak jest. I mam męża i to jest chyba super, że mogę powiedzieć, że wiesz, połowa z tego, co w 18 latach założyłam, że będzie, w 30 mogę powiedzieć, że mam. To mi się wydaje. Znaczy ja uważam, jak że biznesplan to, to jest absolutny bilans. To jest bilans, za którego nie usunęliby cię z rządu, no. Czy trudno jest być, ostatnie pytanie w tej części, czy trudno jest być mężem Ewy Farny? O Jezu, uważam, że strasznie. Też tak uważam, człowiek, potwierdzam. Czy ten człowiek, człowiek powinien być beatyfikowany, bo on się przebranżowił, już odpuścił granie w twoim zespole, ale on, poszedł tak, on, biznesy. Ma swoje, w ogóle się zajmuje nieruchomościami, ale od zawsze i to jest jego największa pasja i w tym się spełnia i realizuje. I natomiast robi też swoją muzykę, swoje płyty, zresztą teraz pracuje nad drugą płytą i ona na przykład przez krytyków muzycznych bardzo doceniana, ale on na przykład nie chce koncertować, jest introwertyczny do maksa i tak dalej, ale krytycy w ogóle mówią super, bo on ma o czym śpiewać, bo ma bardzo barwną historię życia. Natomiast uważam, że za to, że ogólnie jest takim hiperaktywnym człowiekiem, który ma jako pracę siebie, że to musi być trudne. I jeszcze ty. I jeszcze ja. Do tego, pies. Dwoje dzieci. Tego dzieci, być, wszystko. No, jak, na czy trudno być jest mężem mega gwiazdy w Czechach i w Polsce? Dla niego. Tak jak na ja niego uważam, patrzę. Że na pewno bardzo trudne. A jakie są najgorsze mankamenty bycia z tobą? W ogóle myślę, że dla faceta być z dziewczyną, która jest popularna, jest bardzo trudne dla ego, testem, wiesz. On sobie z tym radzi? Bo jesteś tym od tej, wiesz. Farnowy. Potwierdzam. Wyobraź sobie. Byliśmy kiedyś z Ewą u Mateusza Gesslera w knajpie na winie i chcieliśmy napić się dobrego wina. I jak facet zobaczył Ewę, to przyniósł 50 kieliszków i nalał każdego wina po trochę, żebyśmy sobie mogli... Pamiętasz? Oczywiście Ewa nie piła wtedy, ale tak nie, było. Nie, teraz już nie za bardzo piję. Słuchajcie, zaraz wracamy. No bo mi się napiła zawsze. Kurwa. Słowo nie za bardzo. Zaraz wracamy. Tak. Naszym gościem nasza ulubiona czeska wokalistka. Ewa Farna, zaraz wracamy. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier.
Wojewódzki Kędzierski. Z dobrymi oponami nie straszne nam najostrzejsze zakręty. Przyczepność zapewnia sklep opon.com. Ej, to my! Chodźcie. Szkoda, że państwo nie słyszą tego, co się dzieje poza anteną. Wojewódzki Kędzierski, Ewa Farna naszym gościem. Tak, czujesz jesień w ogóle w powietrzu? No, czuję, bo mi to zawsze przypomina o wymianie opon, mój drogi. Ty mi, mój drogi, nic nie mów, wiesz, ile ja muszę zmieniać. Każde moje auto ma 4 koła i co najmniej 2 zapasowe. A czy ty wiesz, że w Polsce są goście, którzy mają do wymiany opon 30 tysięcy samochodów i oni to robią? Sklepopon.com, mój drogi. Polecam ci bardzo serdecznie, sprawdź ich. Czyli myślisz, że zdadzą radę 31 tysięcy opon dziennie? Tak, bo ty... Oj, tak, 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 zdecydowanie. Ewa, to uwaga, jadę. Do brum, brum. Ewa, to teraz ja. Młode, śpiewające gwiazdy, właściwie całego świata, gdy dorosną, bardzo często ujawniają jakieś mroczne historie ze swojej młodzieńczej kariery. I teraz jestem ciekaw, tak serio, czy ty masz coś takiego, czy byłaś przedmiotem jakichś trudnych, niejasnych, ocierających się o mobbing czy molestowanie zachowań, bo naprawdę wkroczyłaś w ten świat. Ile ty miałaś, jak wygrałaś szansę na sukces? 12 lat? No, jak szansa, to 11. 11. Za młodzi na sen, za starzy na seks. 11-latka śpiewająca coś takiego. No nie było? Rynkowskiego śpiewałaś. To na seks nie, no. A, na sen było, przepraszam. Coś innego, ale... Dobrze. Czy miałaś takie sytuacje, kiedy czułaś, że wokół ciebie robi się dwuznacznie? Tak, nie robiłabym z tego, wiesz, dużej jakby afery, bo nie miałam takiej sytuacji, albo zapominam, nie pamiętam, możliwe. Natomiast jedną taką sytuację pamiętam, wiesz, nigdy o tym za bardzo nie wyciągałam tego, bo nie miałam takiej potrzeby, bo sobie myślę, z nią jakoś tam poradziłam w tym momencie i nie siedzi ona we mnie głęboko. Natomiast był taki, był program w Czechach i ja miałam występ w telewizji na żywo. Zespołem, z tancerzami. No i reżyser tego programu po próbach powiedział, żebym poszła za nim do tam jakiegoś pomieszczenia, że musi mi coś o tym powiedzieć, o tym występie, nie? I ja mówię, tak, spoko, możemy tutaj pogadać, tu jest mój management, ja byłam wtedy młoda bardzo. Chyba to nawet była jakaś taka miss, coś takiego, miss. Wybory miss, Czech. Wybory miss, coś takiego. No i że mam pójść tam z nim do tej garderoby o tym pogadać. I powiedziałam, no jakby tu jest mój management, mój zespół, można wszystko tutaj wyjaśnić. Więc on mówił, nie, powinniśmy być sami, nie? Oj. Powiedziałam, ale jakby w ogóle nie, w tym kierunku w ogóle nie pomyślałam. Tylko w tym momencie, jak on zaczął tak nalegać, że mamy być sami, to powiedziałam jakby, albo pogadamy tutaj, albo nie pójdziemy nigdzie. On powiedział, nie pójdziesz ze mną, to nie zagrasz wieczorem. Powiedziałam mu, nie zagram wieczorem. I słuchajcie, naprawdę nie zagrałam wieczorem. On mnie wywalił z tego programu. Wszędzie na plakatach, w telewizji te spoty, no bo to telewizja normalna gala na żywo, nie? Było, że wystąpi Ewa Farna i później jakby z produkcji wyszła informacja, wiesz, że miałam jakieś tam wymogi, że w ogóle, wiesz, że nos do góry, że po prostu że nie wystąpiłam, nie? A ja nie wystąpiłam dlatego, że odmówiłam reżyserowi po prostu pójść z nim w jakiś gabinet. Ale często w takich... To jest jedna taka sytuacja. Okropne. Ile miałaś lat, przypomnij? No, nie chcę cię skłamać, na pewno już mogłam. Ale zobacz, jest sprawa... Cofam to pytanie. Jest sprawa Didiego, która idzie po prostu dość mocno. Taranem przez media społecznościowe. To jest Didi. Znaczy, to już nie jest popkultura, to już jest kryminał. To jest straszna historia i jak widać, jakby no, sprawiedliwość dosięga zawsze. Nie? Tutaj nie uciekniesz. I czy ta osoba, pytam się o tego producenta, czy wyszły inne sytuacje z innymi osobami, czy to po prostu... Nie, jego już tak naprawdę nie ma, w ogóle nie spotykam go jakby lat. A czy krążą takie historie po show biznesie? Jest jakiś taki sposób, żeby uniknąć wpadnięcia w takie towarzystwo? Ty miałeś, dzięki Bogu, rodziców, którzy cię bardzo pilnowali. Tata w kontrakcie wszystko pilnował i zawsze cię woził i tak dalej. No wiesz, ale kontrakt to jest kawałek papieru, a potem jest realny. No tak, miałeś 15 lat, jak pojechałeś w trasę pierwszą, tak? Chyba 14. Ale czy jest jakiś sposób, żeby przed tym się uchronić? Czy młodzi ludzie trafiający do show biznesu są odpowiednio na takie zagrożenia przygotowani? O. Widzisz, ja nadal uważam, że bardzo duży background jest stawiany w domu. Strasznie nie chcę zabrzmieć jakby niepokornie, ale myślę, że naprawdę jakby chciałabym bardziej, żeby to wybrzmiało jako ukłon w stronę moich rodziców, że miałam na tyle taką pewność siebie, mam nadzieję zdrową, że nie byłam w sytuacji, żebym pozwoliła na jakieś zastraszenie, wiesz, no nie wystąpię, powiedziałam, to nie wystąpię, wiesz, jakby... To jest próba charakteru. Że to jest takie, że nie paść na kolana w sytuacji, kiedy ktoś cię straszy, jakby
to po prostu jakby co się stanie. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, co najgorszego może się stać. Na przykład, bo ktoś mnie pyta, czy jestem nerwowa przed koncertem, przed wywiadem. Mówię, co najgorszego może się wydarzyć, że ktoś o mnie pomyśli, że jestem debilem. Albo wiesz, jakby to jest to najgorsze, co może się wydarzyć. Cały czas pracujemy w zabawie, entertainment, muzyka. Wiesz, to nie jest tak, że ja jestem na sali operacyjnej i ktoś pode mną leży, a ja zagrażam. Zależy z tego życie tej osoby od. Jedyne, co może się wydarzyć, ktoś pomyśli, Jezu, jaka debilka i po prostu pójdzie w innym kierunku. Ale ładnie, że wspomniałaś rodziców, bo ja pamiętam, jak robiliśmy razem X-Faktora i twoi rodzice przyjechali kiedyś. Tak. Ja przychodzę do nich, mówię, jak się bawicie, tak? Oni mówią, cały czas drżymy, co ona powie. Tak. Więc oni byli słodcy. Tak, oni do dziś tak chyba mają, ale to jest ładne. I są wspierające. Nie, bardzo fajne, bardzo fajnych masz rodziców. Co znaczy Melsme wobec rad? Lubiłeś mnie kiedyś? Jako trzynastolatka zadebiutowałaś tym singlem, który był chyba 2006 rok. Tak. I to był najczęściej słuchany utwór w Czechach. Mhm. Potem masz lat 14, ruszasz w trasę. Masz nieprzygotowaną głowę. Znaczy masz background z domu, ale nagle dziewczynka wyjęta ze szkoły staje się gwiazdą. Muszą być jakieś koszty. Pamiętasz czas? Myślisz, nie, co ci... Nie, co... Wiem, że jesteś po pierwszym roku prawa. Co ci to... Nie, co ci to zabrało? Bo wiesz, jednak to jest czas budowania relacji, tak. Tej takiej beztroski, tego chodzenia z koleżankami, nie wiem, włóczenia się, imprez, a ty jesteś częścią poważnej machiny. Wiesz co, no oczywiście w piątki już były koncerty, więc jakieś takie chodzenie do kawiarni, czy tam gdzieś na zabawę w liceum w piątki, w soboty, no to zamiast 10 imprez w miesiącu przeżyłam jedną. Myślę, że mi to aż tyle nie zabrało. Oczywiście jakaś odpowiedzialność, poznanie tego, co to, wiesz, VAT za wcześnie, może jakby miałam inne problemy po prostu, może to mnie trochę oddaliło od moich rówieśników, natomiast ja myślę, że zresztą też rozmawialiśmy na początku, cały czas wracam do tej piosenki, nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, natomiast to jest właśnie ten etap, w którym ja teraz jestem, że ja jakby potrzebuję się trochę wyciszyć, zatrzymać, pobyć sama z sobą, żeby przeżyć te emocje, które cały czas gnamy, cały czas jestem tą machiną, która ciągnie do przodu, a może właśnie kiedyś przeżyłam coś, gdzie we mnie siedzi, wiesz, albo smutek, albo ten gniew, albo coś, co potrzebuję jeszcze sobie... Bo bardzo ważna osoba dla polskiej piosenki, dla mnie też osobiście była naszym gościem, powiem tytułem, profesor Krystyna Prońko, całkiem niedawno bardzo stanowczo i tak z jakąś dozą, bym powiedział, lekkiej żółci powiedziała, scena nie jest dla dzieci. To mówiła w kontekście Roxany Węgiel. Zgadzasz się z taką diagnozą? Po swoich doświadczeniach, bo chyba jesteś tutaj absolutnie doktorem, profesorem, który może powiedzieć. Myślę, że bardziej chodzi o to, jaką to z sobą niesie uwagę publiczności i w ogóle takie dorastanie na oczach. No. To myślę, że jest niezdrowe. Wiesz, kiedy potrzebujesz poznać swoje ciało, zrozumieć, że zaczynają pojawiać się piersi, wiesz, zaczynasz z dziewczynki stawać się młodą kobietą, a to jest coś, co potrzebujesz, jest to bardzo kruche, intymne i potrzebujesz sam przejść to i wstydzisz się nawet przed swoją mamą, wiesz. Czy ale kojarzysz postać Roxany? Ona jest chyba 19-letnią, ale mam wrażenie taką świadomą kobietą, którą zresztą bardzo lubię prywatnie, bo jest mądra. Ja myślę, że po prostu dorastasz wcześniej. Uważam, że ta uwaga na to, jak dorastasz na oczach wszystkich i komentowanie tego, jak twoje ciało się zmienia, jak ty się zmieniasz, czy gdzieś źle powiesz, jesteś z tego rozliczany przez lata, wiesz, jakby to jest coś, z czym jakby musisz potem walczyć. Nie wiem, czy do końca scena nie jest dla dzieci, może nie wiem, jeśli wszystkich. Ja się bardzo cieszę z tego, w jakim momencie jestem i bardzo się cieszę, że moi rodzice pozwolili mi na to, żeby spróbować i że ja mogę żyć z tego, co naprawdę kocham i uważam, że to jest największe hobby i że nie wiem, co innego powinnam robić. Naprawdę się w tym czuję dobrze. Przychodzą do nas sportowcy, którzy właśnie od małego muszą uprawiać ten sport, bo inaczej już nie ma takiej sytuacji, że ktoś w wieku 18 lat postanawia uprawiać sport i odnosi w nim sukces. Tak. Czy w show biznesie jest podobnie? Zobacz na Kuba wspomniał Miley Cyrus, Ryan Gosling, Justin Timberlake, Bieber. Tak. Że wszyscy... Czy moja ulubiona Britney? Twoja ulubiona Britney, że są rodzice i tak jak też chłopaki sportowcy mówią, nasz sukces nie wydarzyłby się, gdyby nie nasi rodzice. Oni wozili nas na treningi, ogarniali pierwsze transfery, sprzęt i tak dalej. Czy rzeczywiście można porównać to do show biznesu, że ktoś, kto zabiera się za to
po 25-30 jest bardzo mała szansa, że odniesie sukces. Nie, absolutnie. Myślę, że w tym nie można tego porównać. Jakby to, że zawdzięczamy dużo rodzicom, na pewno tak. To, że trzeba mieć jakiś taki drill. Obycie. Obycie, takie, taką chęć jakby determinacji. To na pewno tak. Ale jak mówiłeś sam na początku, jakby ty nie potrafisz z sportem zacząć w wieku 25 lat i być najlepszy na świecie w tym, bo jednak od dziecka jakby gdzieś tam te mięśnie, wiesz, budujesz. Natomiast ja uważam, że jak zdecydujesz, zresztą wczoraj o tym rozmawiałam z polską artystką, że Bohumil Hrabal zaczął pisać w wieku 40 lat, wiesz, i jest jakby nadal jednym z największych jakby w tym. I ja uważam, że trzeba wspierać ludzi do tego, kiedy postanawiałem, ogarniam, że w wieku 35-40 lat są w miejscu, w którym nie chcą być i powiedzą sobie, nie, już nie będę zmieniał tego kierunku, już nie powinienem zostawić swojego życia i zacząć na nowo, bo już za późno. A to jest często brak odwagi. Totalnie wiesz, jest brak odwagi. Jakby możesz żyć, kurczę, następnych 30 lat. Ale mówisz o wspieraniu. To która z polskich, ale naprawdę młodych wokalistek robi na tobie wrażenie? Z młodych polskich. Młodych. Ja teraz akurat czeskie mam bardzo w głowie. Dobrze, Janglosia. W Sanach oczywiście jakby. Dobrze, Sanach, okej? Okay? No tak, tak. Janglosia lubisz, czy nie znasz? Znam. Nie znam wszystkiego, ale niektóre numery polubiłam. A pani Bambi, którą ja na przykład cenię? I to nie ze ja względu nie, na jej... Ja jeszcze nie mam jakby... Nie mogę ci powiedzieć, bo nie znam na tyle jej twórczości. A czy ty czujesz, tak jak mi, co jest symbolicznie piękne, faktycznie nieprawdziwe, przypisowana jest jakieś początki tożsamości Dawida Podsiadło, bo był u nas w programie, to ty pracowałaś w X-Faktorze z Darią Zawiałow i z Dziarmą. Tak, tak, tak. Czujesz, że... Martą Bijan, tak. Tak. One wszystkie na swoim są, poziomie, tak. Bo Marta Bijan też jest aktywna i nagrywa. Czujesz się trochę matką chrzestną ich sukcesu? Nie, absolutnie. W życiu bym sobie to nie A tak nie szczerze? Pisała. Jakbym chciała bardzo fajnie pójść PR-owo i mieć to w CV, to bym mogła tak się tym, wiesz, to ja tam gdzieś tam na początkach byłam, ale absolutnie to są artystki, które w ogóle siebie zbudowały same. Tak samo jak Dawid, wiesz, uważam, że jego sukces by nie umniejszając X-Faktorowi. Myśmy mu nie przeszkodzili. Tak. Myśmy tak, mu nie przeszkodzili. Ale uważam, że to się tak miało wydarzyć i Daria zresztą też już pracowała przed całym programem i absolutnie nigdy nie chciałabym sobie, wiesz, ja dodawać plusów na ich plecach, bo może to, że ja byłam przy ich początkach, nie znaczy, że ja za tym jakkolwiek stoję, bo to jest ich praca. Oczywiście one i mogą, ja to podziwiam i są one, większe niż ja dzisiaj, one wiesz. One mogą być przy twoim końcu. Okej. Okej, mogą być, ale jakby... Myślę naprawdę, uważam, że na przykład Daria jest nieporównywalna jest totalną wokalistką dzisiaj. Jest totalną gwiazdą, dzisiaj, wiesz. Ja na nią patrzę tak z dołu do góry i jakby podziwiam i bardzo jej tego życzę. Więc bo trochę myślę, że czuję od ciebie, że starasz się mnie dać do takiej sytuacji jakby pozazdrość, wiesz, tak do mnie takim patyczkiem jakby. Ja do ciebie patyczkiem, Farna, Polak, Czecha, patyczkiem. Ja się zastanawiam, gdzie jest twoja meta. Bo gadaliśmy o tych wzorach, które ewoluowały tych artystek, ale czy ty masz jeszcze jakiś... No bo w Czechach i w Polsce jesteś na topie. I zastanawiam się... Nie, w Polsce nie jestem na topie. No jakby powiedzmy sobie szczerze. Okej, okay. Ale czy nie masz takiej pokusy, żeby pójść dalej? Bo sky is the limit, zwroty akcji się zdarzają. Tina Turner też, wiesz. Beyoncé robi karierę w Stanach i w Hiszpanii. Nie, czy masz jakąś pokusę, że jeszcze chcę to zrobić? Super są te historie, które robisz, te twisty artystyczne. Śpiewanie Arachi, występ z Mister Polska. Wiesz, to jakby pokazuje Farnę w tej nowej odsłonie, którą nie wszyscy znają. Ale czy ty masz coś takiego, czym chciałabyś się teraz pochwalić milionom słuchaczy, że masz jakiś plan, Ed Sheeran, featuring. Featuring. To już wiemy, to że było dobre. To raczej było dobre. W cateringu z tego, co mówiłaś. To może wspólny program kulinarny. Tak. To było super. Bardzo, ja lubię śpiewać po polsku, lubię śpiewać po czesku. Po angielsku śpiewa bardzo dużo ludzi i wiem, że ja bym tam mogła mikrofon podawać i jakby chcę się skupić na tym, że mam to, że mogę śpiewać na Słowacji, w Polsce i w Czechach i głębiej trafiać tutaj w serca ludzi i budować może bardziej te mosty pomiędzy, wiesz, gatunkami, robić to, co w Stanach jest normalne, łączenie rapu i popu, wiesz, tu nie za bardzo cały czas mi się wydaje, że to jest... Rihanna jak z Eminemem odpali numer, to... No. Nie chcę wywołać konfliktu dyplomatycznego, ale technicznie, ty jako wokalistka, w którym języku lepiej się śpiewa? Po polsku. Gada mi się lepiej po czesku, śpiewa mi się lepiej po polsku. A z czego to wynika? Dla mnie jest język czeski bardziej nieśpiewny, trudniej w nim pisać i mają odwrotne akcenty niż w języku polskim, więc trudniej mi po prostu pracować z tym językiem. Jest mniej można go
różnie tak sobie plastycznie wyginać, jak ciastolina. Tak. Oczywiście jakby młoda generacja to robi, bardzo zmienia, w ogóle nie bawi się w to, że jest akcent. W tym przesuwanie miejscu. Akcentów jest istotą wolności w muzyce. Tak. Różnego rodzaju liczenie. A nie jest to kaleczenie języka? Nie jest to kaleczenie, jest zabawa, no pewnie. Zazdrość czasami uważam może być bardzo kreatywna. W sensie, że komuś zazdrościmy w pozytywny sposób. Uważam, że może być takie uczucie. Czy ty masz taką piosenkę, której zazdrościsz innemu artyście, że on ją wykopał albo napisał i ją wykonuje? Ale może to być niezupełnie aktualne? Być, może być z kosmosu. Dziwny jest ten świat. To jest dla mnie hymn totalny polskiej muzyki. Ale dlatego, że tata słuchał, czy dlatego, że osobiście to przeżyłaś? Osobiście uważam, że to jest tak ponadczasowy numer, tak piękny numer, tak strasznie prawdziwy i cały czas aktualny, że ja się przy nim wzruszam i bardzo, bo czasami śpiewam jakiś cover właśnie, Araje czy tak dalej, nie lubię śpiewać coverów, bo Arachie. Nie lubię Arachie, ale tego numeru nie mogę dotknąć, a bardzo bym chciała, ale w sumie tak nie chcę go skaleczyć jakkolwiek. Uwielbiam, jest dla mnie jakąś świętością. Uważam, że jest po prostu tak piękny, tak głęboki. Ale i tak ty aktualny. Ze swoją barwą i też nie ma co ukrywać skalą, która jest dosyć nieprzeciętna, dałabyś radę. Ja śpiewam codziennie to w aucie. Naprawdę? Nie codziennie, głamie, ale jakby bardzo lubię tak sobie pokrzyczeć, wiesz, jakby jechać i śpiewać Dziwny jest ten świat i tak trochę chciałabym nawet czasami, żeby ktoś to usłyszał, ale ty... Ale rozumiem, propozycja przyszła. No po tej audycji? Ja uważam, że chyba nawet słyszałam Natalię Niemen, która mówiła, że ona nie życzy sobie chyba tego. Czy ktoś powiedział z rodziny, nie? Nie chcę teraz kłamać. Tam był też konflikt na przykład z kibicami Legii, że wiesz, Sen o Warszawie, więc tak, rodzina Czesława, przepraszam, że tak mówię, ale znałem i byłem na ty, jest dosyć wyczulona na punkcie spadku i ma do tego emocjonalne prawo. Właśnie emocjonalne tak, więc jakby, prawo. Wiesz, niech ja będę odbiorcą, może to kiedyś się jakoś wydarzy, także to nikomu nie przeszkodzi, ale jestem, po prostu podziwiam ten numer i kiedy mógłby być mój, to jestem dumna do końca. A propos podziwu, to w jakiej wersji siebie jesteś teraz fizycznie? Fizycznie? Tak. Wiesz co, ja po tym, co urodziłam drugie dziecko 2,5 roku temu, to miałam ten koncert z okazji 30 w tej O2 arenie. To jest w ogóle niesamowite. Że ty miałeś koncert z okazji 30. 30-lecie na scenie. Tak, chciałam zrobić domówkę, a potem powiedziałam sobie, zrobimy jakąś coś większego. Więc chciałam tam tańczyć, chciałam tam 2,5 godziny, wiesz, śpiewać, dać radę fizycznie, no bo to jednak jest wysiłek, nie chciałam. Chciałam przy tym dobrze się czuć. Ty jesteś taka trochę Madonna. Please. Proszę cię. Więc jakby chodziłam mocno... Na siłkę. Na siłkę. Pracowałam nad sobą, chciałam zrozumieć, co dobrze mi służy w jedzeniu. Chciałam zrozumieć ten problem ogólnie jakiegoś emocjonalnego jedzenia i tak dalej. Zaczęłam na sobie pracę do tego koncertu. Bardzo dużo rzuciłam, cały czas jestem w procesie. I jakby pracuję nad sobą, jestem bardzo... Cieszę się z tego, że ta praca nad sobą jest to, że polubiłam ten proces sam, że to nie jest takie dążenie do wyniku, żeby on przyszedł i takie ciśnienie cały czas, ale po prostu żyję, życie pełnia życia, ale do tego, wiesz, dbam o to ciało i chcę być silna też dla swoich dzieci. To mnie bardzo cieszy, bo ja sobie dzisiaj przypomniałem dosyć specyficzny film Skazana na bluesa. Skazana na bluesa, myślisz, bo to odwołuje się oczywiście do... No tak, ale ja wolę mówić Skazana na bluesa. Większość osób zna mnie jako tę grubą, co... Coś tam sobie śpiewa. Mówisz w tym filmie o sobie, to nie jest autoafirmacyjny język, to jest szkodliwy język. Tak. Autotoksyczny. Wiesz co, bo ja lubię sobie z siebie robić jaja. Jakby jestem naprawdę, myślę, że potrafię tak siebie. A czasami to jest częścią tego, że czasami siebie tak zrzucisz trochę ze stołu, a wiesz. Czy to nie jest tak, że ty pokazujesz dystans do siebie, a ludzie odbierają to jako żart i jako słabość? I na pewno chciałabym, żeby to było jako dystans do siebie. Na pewno ja tak nie stoję przed lustrem, czy nie stałam wtedy, nie mówiłam... Płakałam, że jaka jestem brzydka, absolutnie, ale nigdy tak nie miałam, nawet jak miałam 20 kilo więcej, wiesz, jakby... bo też może dlatego, że mam bardzo wspierającego męża, on zawsze mi mówił, że dla niego jestem seksowna, jestem apetyczna, jestem kobieca i też jest fajne, jakby... Ma chłopak po prostu dobry gust. I jakby ja chciałam po prostu być zdrowa. Ja już się w pewnym momencie nie poczułam zdrowo i wiedziałam, że to nie jest jakby, że nie tędy droga. I chciałam o siebie zadbać i robię to nadal, pracuję nad sobą i ale chciałam być apetyczna, ale silna. Ja wywołuję ten temat, bo mało kto wie, że obecnie ponad 12% młodych chłopców i 10% młodych dziewczyn ma nadwagę. Uwaga, w Polsce, w wieku przedszkolnym. Kiedy oni idą do podstawówki, cyfry te rosną do 18 i 14%. Zbliżamy się do Stanów Zjednoczonych. Byłaś w Stanach, widziałaś kiedyś?
tam bardzo często widać młode dzieciaki na ulicy, które mają poczwórnego hamburgera, no i poczwórną nadwagę. I nikt z tym nic nie robi. To jest po prostu choroba społeczna, problem społeczny. Także ty dotykasz też czegoś, co jest popkulturową rozmową o zjawisku społecznym, ważnym i trudnym. Tak, jakby, wiesz, z pewnej strony oczywiście, jak śpiewałam o akceptacji siebie, swojego ciała, z drugiej strony oczywiście nie jest to kwestia tego, chciałam, wiesz, promować niezdrowy styl życia, absolutnie nie. Z drugiej strony ja na przykład u dietetyka stwierdziłam to, że jem za mało i że moje ciało jest w totalnym stresie i odkłada sobie na, wiesz, odkłada sobie po prostu, bo jest, nie dostaje to, co powinno dostawać, więc jakby, ale chodzi o to, żebyśmy dobrze jedli. Ja sama jestem mamą, jakby pilnuję tego, żeby moje dzieci na co dzień nie piły, wiesz, alkoholu cukru, w tubkach. Tony cukru i tak dalej. No jakby więc też chciałabym trochę prowadzić do tego, że jakby trzeba o to dbać, no. Ja sobie nie mogę, cały czas tak siedzę, patrzę na ciebie, ja znam cię od chyba twojego 17 roku życia, że ty masz dzieci, że dzisiaj dzieci mają dzieci. To jest straszne, to co? To jest straszne, nie wiem. Ja podejrzewam, że długo twoje dzieci będą starsze od ciebie. Słuchaj, bo ja jeszcze, ja po prostu ten szczygieł sprawił, że ja się w tych Czechach zakochałem. No, ale to prawda. I odkryłem ich na was na nowo, pani obywatelko. Jest taka sytuacja, że my też jesteśmy przesiąknieni czeską kulturą. Ja mówię to jako facet, który ma 42 lata. Bajki czeskie. God, Wondraczkowa. Kinematografia. Jerzy Mencel. Guzikowcy. Wspaniała historia. Czy po drugiej stronie też jest to samo? Czy ta polska kultura, ten polska twórczość przenikła do czeskiego, no jeszcze chociażby Sąsiedzi, dzisiaj jak tutaj montowaliśmy tak, studio, tak. To tak wygląda, nie? Czy też jest podobnie? Czy to jest jednostronne z naszej strony? Uważam, że ta miłość w ogóle do Czechów jest taka, to podejście polskie jest piękne. Jak powiedziałam na początku, rozmawialiśmy o tym, że myślę, że bardziej Polacy lubią Czechów niż Czesi Polaków. A kojarzysz ten zwrot Pepiki? Tak. Pogardliwy. Ale to też jest prawda, tak. Że taki wyższościowy. Tak. Ja wiem, że to jest stereotypizacja, ale on ciągle funkcjonuje. A Czech to taki Pepik. Wiem. Gruby szwejk. Tak, tak, ale tak. Z drugiej strony w restauracji szwejk jest w każdym drugim większym kocham polskim szwejka. Mieście. Jedna z najmądrzejszych książek, jakie w życiu przeczytałem. Szkoda, że się tak dziwnie kończy i szybko. No. Nagle. Ja osobiście uważam, że na przykład Seksmisja jest takim filmem, który gdzieś tam obił się w Czechach. Myślę, że jest zauważony i jakby to jest super. Może dlatego, że mówi o totalitaryzmie. Ale że bardziej aktualna produkcja polska jest super. W ogóle, czy to dla Netflixa, czy w ogóle... Tak? Czesi oglądają nasze produkcje? Tak, i teraz właśnie... Chcesz powiedzieć, że Roysta oglądają na przykład? Jakiś serial? Wege oglądają. Nie, wiesz co, był taki film, więcej było, ale był taki serial, strasznie dowcipny, nie? Jakaś data, 1670. Jezus Maria. Naprawdę Czesi to oglądają? Mój mąż tym przyszedł do mnie i mówi, mam polski serial, musisz to obejrzeć. Ale on rozumie po polsku, czy ty on mu tłumaczysz? Włączyliśmy to sobie... Z transkrypcją. Z napisami. Czeskimi? Polskimi. Aha. I to fajnie, mój mąż przez to się uczy polskiego, też jakby zna trochę ten język i jakby kuma te dowcipy, to jest super. I patrzyliśmy na to, nie widziałam w całości, ale było to przezabawne i cudownie zrobione. Piękna kamera. Czyli chcesz powiedzieć, że Czesi śmieją się z polskiej kultury, z polskiej historii, tak? Cześć, ale... Drwią. Nie, więc drwią z nas, o to, Polaków. Myślę, że czeska kinematografia naprawdę była historycznie bardziej cudowna, jest cudowna, natomiast dzisiejsza produkcja polska jest już według mnie dalej i robi naprawdę światowe rzeczy. Mhm. Uważam, że dzisiaj to już się po prostu trochę ta pałeczka... Każdy z moich kolegów znam Lekotę, Blekotę, Arabelle, Szpital na peryferiach. To są super rzeczy. Jesteśmy już po prostu... A ja pamiętam pierwszy szok, jak naprawdę miałem chyba z 18 czy 17 lat i pojechałem do Pragi czeskiej i nam tam powiedziano, że można, że są takie tajne wycieczki do miejscowości Czaslaw, gdzie się urodził Miloš Forman. Mhm. Oni wtedy, wiesz, wielki Czech, którego Czesi nie mogli wielbić. I myśmy pojechali do tej miejscowości, nam pokazali, gdzie on chodził do szkoły. Rozumiem, że mieliście taką swoją kulturową tajemnicę. Ale największy szok przeżyłem, jak wchodzę do sklepu z płytami i nagle widzę nowa Collinsowa deska. Nowa płyta Phila Collinsa była. Ja we Wrocławiu. Małej miejscowości w Czechach. We Wrocławiu. Jeszcze w Czechosłowacji. Odbierałem czeską telewizję i oglądam Archiwum X po czesku. Co tam robi te Maldere? Nic, agentkę Skaliowa. I tak to wyglądało. Ojej, jakby zorientowani w tej... A ja oglądałem Żenę za pultą. Naprawdę? Żena za pultą, no. I piosenkę Ewa Pilarowa, padnie. A dobra, nieważne. Moja droga, gdzie lepiej płacą? W Czechach czy w Polsce? A w jakiej kwestii? W jakiej walucie? W jakiej walucie? Nie, bo tutaj chciałem się zapytać o różnicę pomiędzy polskim showbiznesem i czeskim showbiznesem. Czy tutaj chodzi tylko i wyłącznie o skalę, czy jednak są jakieś takie indywidualne
pewne podejścia. Dobrze, do dobrze. No. Dobrze. Wiesz co, na przykład być artystą, który wydaje piosenki może bardziej w hip-hopie, to zadawala ty zarobki z Spotify'a na przykład, nie? Czy w ogóle z digitalu, to na tą skalę polską, ile jest ludzi, ile można zarobić w digitalu, to myślę, że to jest super. Tako był pierwszym artystą w Polsce, który miliard na Spotify'u przekroczył. Miliard odtworzeń. To jest niesamowite. To się nie wydarzy w Czechach. Ja uważam, że to nie jest w ogóle do osiągnięcia. Z drugiej strony to 4 razy mniejszy kraj, a na przykład zarobki z reklam, czy z koncertów, już są wyższe w Czechach niż w Polsce. Ile procent? Nie chcę konkretnych kwot wiesz, znać, trudno, ale... bo każdy artysta też według tego, jakie ma postawienie na rynku aktualnie, więc jakby to też odzwierciedla trochę jakby podejście. Natomiast jakby jeżeli teraz jest taka sytuacja, kiedyś na przykład, powiem ci taki przykład, dosyć może intymny, nie wiem po co to robię, ale powiem ci. Kiedyś było tak, że jak wyjeżdżaliśmy z zespołem do Polski, to jakby zespół, dlatego że wyjeżdża na 2 dni, a nie na jeden dzień, bo jadą daleko, to chcieliby większe jakby wynagrodzenie za to, że jadą gdzieś, gdzie zarabiamy więcej, nie? A dzisiaj już jest tak, że więcej zarabia się w Polsce niż w Czechach niż w Polsce. I nie jest to kwestia mojego aktualnego postawienia na rynku, tylko wiem, że tak to się porusza. Chciałem kiedyś zamówić Boya George'a na imprezę do mnie, żeby zagrał jako DJ. Wycenił się 3000 euro. W międzyczasie dostał pracę w Britain's Got Talent i kampanię Diora i potem już chciał przyjechać za 40 000 euro. Wow. Nie wyrobiłem się i niestety w tym sprawie. Ale wiesz, że Bonyem jest do kupienia tanio. Ale to każdy z nich. Wiesz, oczywiście też nie rozmawiamy o stadionach, podsiadło, sanach. Tak, to są inne zupełnie kwestie. Mówię takich jakby... No dobrze, ale tak już tytułem końca, bo musimy w ten piękny jesienny poniedziałkowy wieczór, zanim zmienimy opony. To ostatnie pytanie. Wjeżdżasz w dorosłość, tylko tak liczę na to, że jesteś szczera. Nie, to nie o to chodzi. Wjeżdżasz w dorosłość, masz 20 lat. Ile masz na koncie? W wieku 20 lat? Tak. Nie mam pojęcia. Ile miałaś? Nie mam pojęcia. Bo jak ci powiedziałam, ja oddałam tacie tę kopertę, gdzie napisał, ile mam na koncie i że mam 18 lat, niech już się zajmę tymi swoimi finansami. No. Ja powiedziałam, że nie jestem wystarczająco jakby edukowana, nie znam się, nie wiem, niech on dalej tym zarządza, bo wiem, że... Nie chciałabym, żeby mi jakkolwiek odwaliło, wiesz, i dalej się tym opiekował. Więc 20 lat jeszcze nie wiedziałam, ile na pewno. A 30? 30 to już wiem. Sama zarządza. Drąży, dziękuję za odwagę. Ja czy firma? Jak się nazywa? Ewo. Ewa. Nigdy nie sprawdza. Ty masz auto na czeskiej rejestracji, bo rozumiem, jest taniej, nie? Nie, ja mam po prostu... Bo zwracają akcyzę i VAT, VAT chyba zwracają. Nie ma akcyzy u was i VAT zwracają, o, chyba tak nie jest. Nie wiem do końca, za akcyza chyba po polsku, nie wiem. Ja miałem też kiedyś na czeskich auto, bo się opłacało. Ale VAT jest. Ale był taki wstyd, że zmieniłem na pracę. Pracownicy Urzędu Skarbowego też nas słuchają. Nie płacę się, dobrze? Ja też płacę. Ja też płacę, bardzo lubię ZUS, do 20 płacę, VAT, PIT, wszystko. A wiesz, że ja nadpłacam ZUS. Zawsze jestem 2 miesiące do przodu, a niech jesteś mają. Wspaniałym człowiekiem. Jestem doskonałym obywatelem naszego kraju. Ewa Farna, dziękujemy ci bardzo serdecznie, że byłaś u nas. I polecamy nowy singiel, bo to jest chyba taka piosenka, która jest ważna. Nieważne, czy ona będzie przebojem, bo ważne jest tam przesłanie emocjonalne. Tak. Jak nam się mądrze młodzież w tym kraju rozwija. Zrzuca zbroję, chodzi pod wiaduktami i być może jest to zwiastowanie czegoś dużego. Tak? Ładnie powiedziałem? Ładnie powiedziałeś. A twoja nowa płyta za ile lat mniej więcej? Nie planuję nowej płyty. Ale moja córeczka komentowała ten teledysk, gdzie zrzucam te wszystkie ubrania, tym, że mamusia jedzie do pracy zrzucać ubrania. Więc jakby ona już... Córka tak cię postrzega. Tak. Więc jedzie do Warszawy zrzucać ubrania, więc boję się, że coś takiego powie. Można się przeziębić. Dziękujemy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panowie, była to sama przyjemność. Nie, to była prawdziwa przyjemność. No to zrzucamy. Dziękujemy. Wojewódzki Kędzierski. Z dobrymi oponami nie straszne nam najostrzejsze zakręty. Przyczepność zapewnia sklep opon.com. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Haier. Partnerem podcastu Wojewódzki Kędzierski jest marka Lotto. Miliony kręcą każdego.